On. Live. Live. Czekałem na coś większego. Witam wszystkich widzów. Razem ze mną dzisiaj pierwsze spotkanie będzie komentował Krzysztof. Cześć Krzysztof. Jak myślisz, jak to spotkanie będzie wyglądało? Witam cię Arturze. Wydaje mi się, że no tutaj przede wszystkim Forsaken jest zdecydowanym faworytem. Pytanie, czy Sportology coś nam pokaże, bo póki co ostatnie miejsce w tabeli i tylko jedno zwycięstwo. Tak, ciekaw jestem, jak draft będzie wyglądał dzisiaj, bo tak w sumie ostatnio patrzyłem, no to ostatnio ten draft no, był pod wielkim znakiem zapytania. No póki co bany wydają mi się takie całkiem, nazwijmy to, oczywiste. No Ornn, świetny pick na topa, Hecarim też świetny pick do jungli, Ekko agresywny ze strony Sportology też może by jakoś Forsakenom popsuł plany, ale zobaczymy, co tutaj będzie. Jeden ban chyba się nam nie załadował do końca. Prosimy o informację. Tam jest Kha'Zix. I tak, widzimy, że Ekko target ban właśnie w tej chwili w Anisha. Kha'Zix, czyli kolejny jungler wykluczony i Fizz. Nie jestem pewien, ale to jest chyba faktycznie Fizz. O lol, dobra. Fizz to jest naprawdę ciekawy pick, ale z nowymi przedmiotami one-shootowanie przeciwników nigdy nie było prostsze. I mamy jeszcze zbanowanego Viktora, o którym słyszałem wiele dobrego. I mamy na first picka Jhina. Czyli Forsaken stawia na swojego AD Carry, że on tutaj będzie czyścił. Pytanie, jak odpowie na to Sportology? Dziękujemy Mario za informację, już dostaliśmy też na czacie. I zobaczmy, jak Sportology odpowie na tego Jhina, bo w sumie ja bym się nie odważył pikować Jhina jako first pick. Co o tym sądzisz, Krzysztof? Tak, no Jhin jest, że tak powiem, w tej chwili mamy dwóch najbardziej popularnych AD Carry, czyli Jhin i Samira. I w tej chwili Forsaken po prostu decyduje się na tego Jhina. Wiele osób uważa, że ten Jhin jest, że tak powiem, najbardziej gdzieś tam silnym strzelcem. I właśnie w tej chwili to zobaczymy. Ale Sportology od razu odpowiada Ezrealem. Okej, dobra, Ezreal na pewno bardzo fajny, szczególnie po zmianach, kropelka szybka, szybki Shin, też jest jak najbardziej dostępny. Pytanie, co Sportology do tego dobierze? W sumie nie wiem nawet, czego możemy się po nich spodziewać, bo AD Carry na początku jest taki raczej nietypowy, byśmy to nazwali bardziej w ten sposób, a przynajmniej ja. I jest Leona pokazana, więc na bocie, nie wiem jak tobie, ale mi się to połączenie bardzo podoba. Pytanie, zakładam, że zobaczymy trochę agresji na bocie ze strony Sportology, tak jak w kilku ostatnich spotkaniach, ale... Czy to wypali? No o tym przekonamy się w ciągu najbliższych kilkunastu minut, bo raczej mogą mieć problem. Oj, a Kali została piknięta razem z Thrashem ze strony Forsaken, więc na midzie zakładam, że będzie dość spora dominacja. Nie wiem, jak tutaj sobie poradzą. Pamiętajmy o tym, że Akali zawsze może być seleksowana na górną aleję, tak? I przyznam szczerze, że nie wiem, czy typiczny gra tą Akali na topie, ale zawsze istnieje taka możliwość w drafcie, zwłaszcza jeżeli chcemy wyciągnąć taką postać gdzieś wyżej, niż jako odpowiedź w pikach już gdzieś tam dolnych. Okej, już powoli widzę, co Sportology tutaj będzie chciało robić. Mamy Galio na midzie, więc te rotacje jakoś tutaj od Forsaken będą kontrowane. Chociaż Akali na midzie, szczerze nie wiem, jak sobie Anisz poradzi. Ale no, na pewno będzie ciekawy matchup. Galio będzie dużo pushował, a Akali oczywiście będzie chciała walczyć. I mamy ban Shena. I w sumie Shen to też ciekawy pick. Spodziewałbym się go że tak powiem, pikniętego na topie w każdej grze, jeżeli nie będzie zbanowany, bo naprawdę do drużynowych zagrywek jest fenomenalny. I jeszcze razem z Galio, to myślę, że zgodzisz się tutaj ze mną, że to by było naprawdę tragiczne. Tylko to jest Sportology, gdzie zbanowało tego. Tak, Shena. Właśnie pytanie, co mają tutaj przygotowanego, bo zakładam, że będą chcieli pokazać topa, skoro w tym momencie będą wykluczali najprawdopodobniej dwóch top lanerów w drugiej rotacji banów. No oczywiście raczej spodziewam się, że Galio będzie tutaj prowadził na midzie i póki co Sportology pokazuje nam, że będą chcieli raczej grać pod jakiś hard engage z Leoną i z Galio, prawda? Leona gdzieś tam będzie otwierała tego Galio w teamfightach. Pytanie, jak reszta draftu nam się tutaj pokaże. Jest też wykluczona Kamilka, czyli tak jak wcześniej wspominałem, dwóch top lanerów wykluczonych i co nam Sportology pokaże, bo raczej spodziewałbym się właśnie tutaj na R4 jakiegoś top lanera w ciemno. Oj, mam nadzieję, że to nie będzie R4 Renekton, ale jeszcze został nam jeden ban ze strony Forsaken i się przekonamy, jaki plan ostatecznie tutaj Sportology będzie miało. Chociaż jeszcze nie ostatecznie, bo to będzie dopiero czwarty pick. Oczywiście Forsaken tutaj też może... Okej, dobra, po pisie nie spodziewałem, ale w sumie nawet słyszałem na początku po zmianach, że zacząłeś doceniać bardziej. Nie. Znaczy, ja to przed zmianami doceniałem po pick. Uważałem, że on jest bardzo mocno underrated. Ma swoje miejsce nie zawsze w ciemno, ale często jako odpowiedź. I po zmianach wydaje mi się, że też ma jak najbardziej swoje miejsce, jako gdzieś tam dostępna odpowiedź. Ale no, Sportology decyduje się na agresywnego Renektona i bardzo dużo agresji, bardzo dużo engage'u. Pytanie, czy ta strategia w ogóle w jakikolwiek sposób pomoże Sportology, no bo przeciwnicy raczej są od nich lepsi. No, Renekton.
co można powiedzieć? No, Renekton na ślepo na pewno na linii sobie będzie w stanie poradzić. Pytanie, jak to będzie ze skalowaniem? No, ja też nie jestem fanem Renektona. Wolałbym coś innego zobaczyć, ale mamy Gravesa dla Forsaken, więc bardzo mocny, stabilny jungler. I co do tego, co na tego Renektona zostanie? Najprostszą odpowiedzią jest Volibear, prawda? Zawsze gdzieś tam, jeżeli chodzi o topa, taki po prostu już pik, nie zawsze przemyślany, tylko jako gdy widzimy Renektona w ciemno, to Volibear zawsze jest jedną z odpowiedzi. No i pytanie, na co zdecyduje się Forsaken? Sylas, czyli czyli to raczej będzie Sylas na midzie i Akali na topie w Renektona, ale zobaczymy. Jest też taka opcja jak najbardziej. I Sportology teraz musi dokonać wyboru, bo cały czas można sfleksować te dwa piki, tak jak powiedziałeś, więc Renekton też, no czysto teoretycznie z Galią mogliby się zamienić, ale no cóż, zobaczymy. Pora wybrać leśnika i tym leśnikiem będzie Lilia. Nie jestem fanem kompozycji Sportology. Co ty o tym sądzisz? Bo ja myślę, też nie. Naprawdę sporo obrażeń magicznych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale no, ja mocno nie jestem fanem kompozycji drużyny Sportology, zwłaszcza, że jeżeli gdzieś tam nie pyknie im ta agresja, to będzie naprawdę ciężko. No tutaj widzę na czacie, że piszą, że to będzie Akali na topie, Sylas w jungli i oczywiście Graves na midzie. Chciałbym to zobaczyć. Na pewno by to fajnie wyglądało. W sumie Forsaken mogłoby się... Co widzieliśmy już raz. Tak, Forsaken mogłoby się odważyć na coś takiego przeciwko Sportology. Myślę, że jak najbardziej byłoby to możliwe. I w sumie chciałbym bardzo to zobaczyć. Nie wiem, jak Graves sobie radzi na Galio, ale wydaje mi się, że Wavekill całkiem nieźle by wyglądał. Ty mniej więcej kojarzysz ten matchup, jak to wygląda, czy tylko ten jeden raz widziałeś? W praktyce nie raczej w matchupu Graves na Galio nie widziałem, aczkolwiek no Gravesa póki co w lecu widzieliśmy tylko raz. Może pojawia się częściej, w co raczej wątpię, ale może. Ale no, po drafcie zapraszamy na krótką przerwę.
I witamy po przerwie na kolejnym, a raczej pierwszym meczu i zobaczymy, jak sobie poradzą chłopaki na siebie. Draft już oczywiście został zrobiony i w sumie jeszcze raz chciałbym wspomnieć o tym, że draft po lewej stronie podoba mi się o wiele bardziej. Krzysztof, jak myślisz, jak to będzie w końcu wyglądało? Co się tutaj wydarzy w tej grze? Wam się raczej szybkiej gry ze strony Forsaken, ale może Sportology w końcu zaskoczy. Na Audity zaskoczyło, ale tam było trochę Clown Fiesty. Ano spali w tym momencie Flesza. Tego się raczej nie spodziewałem w tak wczesnym etapie gry, ale dał się wyłapać, no cóż. Tak, no widać, że ten zawodnik z najwyższą dywizją ze strony Sportology trochę chyba chciał pobijemować swoją pozycją przeciwników i przypłacił za to błyskiem. Przez najbliższe 5 minut nie będzie on dostępny. I jeszcze a propos Anysza, to widzimy, że Dark Harvest grany, a raczej spodziewam się innego wyboru. Do runy. Oj, może to będzie ten Galio pod full AP, ale to by znaczyło, że jeszcze tutaj mamy więcej tych magicznych obrażeń. No nie jestem przekonany jakoś specjalnie do tego. Tak jak przedtem mówiłeś, no dużo tych magicznych obrażeń, naprawdę. No top laner oczywiście tak, ma sporo obrażeń, to jest Renekton, ale to jest Renekton. No zobaczymy tutaj w tej chwili, co jest, będzie w stanie cokolwiek osiągnąć na tej górnej alei, bo właśnie typiczny pokazuje nam tą Akali na topie, która była po prostu sfleksowana wcześniej w drafcie i zakładam, że ten Ignite pod agresję będzie on w stanie go wykorzystać w jak najbardziej odpowiedni sposób. Tak, brak Flesza na pewno będzie miał jakąś tutaj jakieś skutki w przyszłości, no bo Akali jest mobilna, ale Flesz zawsze się może przydać. Pytanie, czy jakoś to będą w stanie gracze Sportology w ogóle wykorzystać, no ale o tym przekonamy się dopiero za chwilę. Póki co, o dziwo Akali ma priorytet na samym początku, spodziewałbym się raczej, że to Renekton będzie go miał, ale okej, okay, agresja nam idzie, bardzo ładny trade dla Sylasa, ale Anysz pokazuje nam, że wie co robić, no i nie wychodzi z tego aż tak tragicznie. No raczej mimo wszystko wymiana jak najbardziej na konto właśnie Tofu. Typiczny, cały czas gdzieś tam przepuszczowuje topa, widzimy, że drugi level był bity jako pierwszy, więc jest w stanie nakładać tą agresję, a co do junglerów, to obaj zaczęli na dolnej stronie mapy i gdzieś tam puffing cały czas do topa, więc może zobaczymy jakąś agresję na górnej stronie mapy, znaczy na górnej stronie mapy na pewno, ale może będzie jakieś podejście pod kraba. Myślę, że masz tutaj rację i powinno się coś takiego wydarzyć, chyba że bananowy kokos po prostu stwierdzi, że robi full cleara i wróci się do bazy, bo Graves na początku myślę, że miałby o wiele większe szanse na wygranie tej walki, zwłaszcza, że jego Akali dość mocno wygrywa na topie i jeszcze do tego ma Ignite'a na midzie. Dalej agresja, cały czas Anysz tutaj z tej wymiany, no nie można powiedzieć, że wyszedł dobrze. Tak, no, zwłaszcza, że nie trafił swoim podrzutem, prawda? Było dość kluczowe. Tak, nasz smurf Tofu aka Doinbi tutaj sobie radzi całkiem nieźle. No i oczywiście ma jeszcze jedno ciastko, więc to do dalszych agresywnych wymian z pewnością będzie świetne. I w tej chwili jest podujście pod górną aleję. Pepe gra bardzo agresywnie i pytanie, czy w tej chwili co jest, nie przypłaci tego życiem? Oj, co jest, tutaj chyba nie spodziewał się, że będzie to wyglądało w ten sposób i mamy First Blooda na konto Gravesa. Pepe bardzo mocno zagrożony, ale odżywa swojego flasha. Zobaczmy, Lilia powinna być w stanie go zabić. Czy tutaj był fail dash? Nie jestem pewien, ale został zabity za to i to jest wymiana 1-1. Mamy double buffa na konto Lilii, ona z pewnością będzie zadowolona, a Kalino myślę, że tak, się... Zwłaszcza, że Tofu w tej chwili nie strzedł z mida, więc to było darmo zabójstwo. Dasza, agresja na bocie. Co ta Leona zrobiła? Matic, halo, troszeczkę za daleko. Jeszcze tutaj przy okazji Master Yo prawie dostał od Gina, ale na szczęście dla niego nie dostał. I w sumie ta Leona bardzo agresywnie wchodzi. Jeżeli dalej to będzie tak wyglądało, no to może już zginąć. Ignite został spalony i to nie wygląda jakoś dobrze, bo jeszcze Sylas w tym momencie rotuje na bota, ale to tylko i wyłącznie po recall. Tak, no Matic widzimy, że bardzo dużo agresji z jego strony, przypłacił to w tej chwili, może w sumie, może nie do końca z summonerami, bo summoner jest spalony 2-2, ale widać, że botlane drużyny Sportology musi wycofać. Co do akcji na topie, nie wiem do końca, dlaczego Pepe flashował od typicznego, a nie do typicznego, że mogli podjąć tę walkę jeszcze 2-1 przeciwko bananowemu kokosowi, ale no przez to przypłacił to życiem, a bananowy kokos był w stanie przeżyć, wyjść z double buffem i dodatkowym zabójstwem na swoje konto. W międzyczasie piękny trade na topie. Akali miałem powiedzieć jeszcze przed chwilą, że nie była w bazie i może mieć problemy na Renektona, ale nic z tych rzeczy z dwoma longswordami i Doran Shieldem nie był sobie w stanie poradzić. Co jest, no i typiczny oczywiście pokazał tutaj klasę i ma bardzo dużą przewagę w minionach. Nie wiem dokładnie jak wygląda wave, ale z tego co widzę całkiem sporo minionów do tego Renektona przyjdzie, a w międzyczasie walka na midzie. Anysz po raz kolejny oblegany, ogromne obrażenia dostaje, ale Pepe nie może uderzać przez miniony. Pytanie, czy da radę się przycisnąć jakoś? No nie za bardzo. I bardzo mocno bity Pepe, również Sylas. Zobaczmy co zrobi. No niestety Bambi chyba będzie w stanie go dogonić, ale jest zagrany flash. Okej, okay. Zapomniałem, że jest oczywiście flash w tej grze. No i udaje mi się uciec. Tak, no tutaj dość mocna agresja ze strony Forsaken. Widzimy, że oni nie chcą się bawić, nawet wzięli na siebie turret hity, co było już moim zdaniem dość dużą przesadą. Obrażeń zabrakło
tak czy siak, żeby wykluczyć tego Anysza. I pozycja banowego Kursa zapewniła im sforsowanie błysku od midlanera drużyny Forsaken. Czekam, aż Real cofnie się do bazy Poshina, żeby tutaj uaktywnić swoją early game'ową najlepszą kombinację przedmiotów. W sumie teraz jest to bardzo tanie, a w międzyczasie mamy counter jungle od panowego Kokosa i tutaj Graves chyba nie będzie w stanie dostać tego, ale Anysz będzie po raz kolejny oblegany, nietrafiony łańcuch Tofu. Pytanie, jak to się skończy? No Anysz dostał już tyle obrażeń, że nie mogło się to skończyć inaczej. Jak właśnie zabójstwem dla Sylasa. I łańcuch nietrafiony, ale dzięki temu właśnie pytanie, czy Tofu, gdyby trafił ten łańcuch, czy przypadkiem by się nie zabił, prawda? Bo wtedy poszedłby taunt ze strony Anysza, do tego jeszcze autoatak ulepszony z umiejętności pasywnej Galio i wydaje mi się, że wtedy tych obrażeń wystarczyłoby, żeby wykluczyć Tofu, więc tak naprawdę chyba dzięki temu, że nie trafił, to uratował sam sobie życie. Szósty level na koncie typicznego i to jest bardzo dobre dla niego, bo no, znaczy dla jego przeciwnika, bo nie mógł wejść jakoś specjalnie, ale w tym momencie już jest szósty poziom wbity i być może Akali pokusi się o to agresywne wejście Renektona. Myślę, że obrażeń by spokojnie wystarczyło, zwłaszcza, że ma kupiony przedmiot, ale jest tutaj Lidia i jest agresywne wejście od Renektona. Flash od razu zagrany jeszcze ze stunem i bardzo dużo obrażeń wchodzi, no niestety nie będzie w stanie tego przeżyć i Lidia ma swoje już drugie zabójstwo. Gdzieś mi, że mimo tego, że w sumie wydaje mi się, że przez moment Renekton był przed Akali i w sumie Ultimate nie został zagrany, pogodził się ze swoim życiem, ale ze swoją śmiercią bardziej, ale teleportacja cały czas dostępna, więc on może w tej chwili wrócić na górną aleję i w sumie widzimy, że właśnie w tym momencie to robi. Pytanie, co się tutaj wydarzy, bo Akali cały czas ma swój Ultimate, więc z Igniter, Ignite dostępny właśnie po raz kolejny. Bez Flasha, no właśnie, tutaj może być coś ciekawego. W międzyczasie Pepe będzie pewnie brał Smoka, chociaż tutaj tego Warda nie zobaczył nikt z graczy drużyny Forsaken, więc zobaczmy, czy będzie jakaś próba podejścia. Gdzieś się tutaj Matic będzie pozycjonował. Również podchodzi bananowy Kokos i wygląda to, jakby chcieli, no ale już jest za późno. Znaczy, w tym momencie branie tego Warda to i tak jest strata czasu, prawda? Bo on i tak swoją robotę już spełnił. Już bezpośredniej wizji na smoku nie dawał, a jedyne co oferował to, że tak naprawdę te autoataki mogły spowodować, że zawodnicy drużyny Sportology mogliby się znaleźć przy tym smoku wcześniej niż powinni, ale smok przyjęty za darmo na konto Forsaken, kolejny smok Ocean za 4 minuty i 40 sekund, więc zobaczymy infernalną duszę bądź naszą ulubioną Cloud. Zabawne tutaj wymiany naprawdę na środkowej alei, tak Tofu próbuje obijać swojego przeciwnika, trochę trafia, trochę nie trafia, no wychodzi pół na pół na bocie, w międzyczasie Ezreal no dość mocno wygląda w tym momencie, bo ma oczywiście tego Shina, jeszcze tutaj oczywiście zbyt wielu obrażeń od Jhina nie ma, ale muszą uważać cały czas, bo też całkiem sporo obrażeń potrafi zadać, a raczej Ezreal by został łatwo wysadzony. No ale od tego jest Leona i od tego jest w sumie zasięg Ezreala. W międzyczasie na topie będzie dość spora agresja od Akali, ale chyba nie będzie wchodził. No tak, po prostu cofnie na linię. Tak, i widzimy właśnie, że Forsaken piknęło tą Akali wysoko, zbejtowało Galio na mida i Galio jest dobrą odpowiedzią w Akali, ale problem tutaj polega na tym, że Sylas także jest dobrą odpowiedzią w Galio, a ten Renekton nie radzi sobie najlepiej w tą Akali i typiczny pokazuje nam, że jest w stanie grać tą Akali w Renektona i jest to dla niego jak najbardziej dobry meczap. Tak. Całkiem sporo minionów tutaj pokazuje na swoim koncie, zwłaszcza, że linia puszuje się w jego stronę, więc Renekton raczej jest smutny w tym momencie. Ezreal w międzyczasie obija na bocie Thresha, który, no nie wiem, Sleeper tutaj troszeczkę za daleko wychodzi. Ładnie trafiony Shuriken i mamy Olin od razu ultimate odpalone. Jest tutaj Lila w okolicy. Zobaczmy, czy Akali zdąży zabić. No pytanie, powinna zdążyć, ale nie dała rady trafić. Oj, to jest tragedia, ale pięknie Pepe pokrywa. No niestety jego top laner zginął, ale jeszcze teraz... Graves? Halo, halo? Cokolwiek? No niestety już nie dał rady. Nie ma żadnego cooldowna. No i ta wymiana na topie 1 za 1 po raz kolejny. Tak, było naprawdę blisko, ale wymiana 1 za 1. Obaj junglerzy spalili swój błysk, ale w tym momencie Pepe będzie w stanie przepuszować górną aleję. Banan w kokos nie będzie mógł podejść pod miniony, a co jest, nie posiada teleportacji, więc ta fala tak naprawdę skraszuje się i upadnie pod tą wieżą. Ezreal złapany, ale z tego raczej też nic nie będzie. Tu, w międzyczasie Pepe sobie tutaj czyści Warda przy Heraldzie i w sumie będzie mógł go raczej wziąć, ale zobaczmy, co zrobi Lilia, bo gdzieś tam zmierza w tamtą stronę. Renekton też już będzie na miejscu. Pytanie, czy coś z tym zrobią. I na początku widzieliśmy, że gdzieś tam ten first blood dla banowego Kokosa był dość mocno kluczowy, bo dzięki niemu był do przodu, miał przewagę doświadczenia, mógł nawet counter-dżunglować Pepe, a w tym momencie widzimy, że sytuacja dość mocno się odwróciła. Okej, zobaczmy, co się stanie z Heraldem, bo zostanie on chyba zabezpieczony. Jeszcze dobra. Oj, Renekton! No niestety, zginęło mu się po raz kolejny, ale Akali chyba też upadnie. Linia oczywiście daje radę tutaj dobić Galio jeszcze swoim ultimate'em, próbuje coś zrobić, walczą jakby na siłę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale Pepe zadaje całkiem sporo obrażeń. Tofu teraz powinien zabić
Janesza oczywiście ten flash chyba nie było do końca potrzebny, chociaż Anesz posiadał swojego, więc powiedzmy, że calculated. Tak, to tutaj raczej chcieli mieć pewność, że Anesz nie uda mu się uciec i 2-1, jeszcze do tego Herald trafia na konto drużyny Forsaken. Pepe, kolego, zapędzasz się troszeczkę, latarnia niestety poleciała, ale no cóż, za dużo crowd control, w końcu jest to Leona i jest to już 5-0 na koncie Lili. Pytanie, czy w tej chwili Banan Wykoks będzie w stanie wykorzystać swoją przewagę, bo Tofu z tymi dodatkowymi plate'ami na midzie z pewnością będzie zadowolony. Nic się tutaj więcej nie stało. No te plate'y, tak jak mówisz, będą sprawiały na pewno dużą różnicę. I a propos różnic, no to złota też jest całkiem sporo. Mamy prawie 2000 przewagi. Mamy też smoka. Czekamy oczywiście na kolejnego smoka, aż jakaś drużyna go weźmie. Wydaje mi się, że to będzie Forsaken. Ezreal bardzo mocno obity w tym momencie na bocie. Na pewno to odczuje zastępczy AD Carry drużyny Esportology. Na topie w sumie Akalin 1-3, ale cały czas wydaje się, że ma dość sporą przewagę, bo patrząc na te miniony, no to Renekton radzi sobie naprawdę słabo. Tak, no i przede wszystkim Renekton jest nawet dość mocno tyłu w doświadczeniu, miniony do tyłu w złocie, też sytuacja nie wygląda najlepiej i agresja na dolnej alei, ale w sumie nie wiem, co dokładnie Sportology chciało zrobić na tej dolnej alei. Solar Flare nie jest jeszcze dostępne, więc raczej tutaj nie było możliwości, żeby cokolwiek się wydarzyło. Agresja na topie, pytanie, czy coś tutaj się wydarzy, no na bocie wydaje mi się, że Sportology chciało tutaj zrobić dosłownie cokolwiek, byleby spróbować jakoś kogoś zabić. Myślę, że są świadomi, jak dużą stratę posiadają do przeciwników. 5-0 jungle w tym przypadku, no Graves nie jest jakoś mega do tyłu. Zwłaszcza, że Ekins jest skończony na konto Gravesa, prawda? A Bananowy Kokos zraszował Swiftnessy, co powoduje, że jeszcze nie ma pełnego przedmiotu na swoim koncie, co tak naprawdę jest przewagą dla Gravesa. Sporo obrażeń dla Akali, niestety Q nietrafione, ale teraz Tofu będzie łapany, Leona trafia, piękny chain CC, no i wysadzony. Niestety shutdown leci na konto Leony, więc z pewnością będą niezadowoleni z tego, ale no cóż, shutdown to shutdown, zawsze spoko, że się udało to zrobić. I ten kill to powinien być darmowy smok na konto drużyny Esportology, tak? Bo widzimy, że na topie typicznie nie ma się stosownej teleportacji, co to jest, mają jak najbardziej. Bardziej, co prawda jest dość mocno bity i ultimate nie jest do samego koncie, więc on gdzieś tam powinien wycofać. I Pepe? Pytanie, czy Pepe w ogóle odważy się wejść, żeby próbować ukraść tego smoka? Odważył się i co się z tym stanie, bo o nie, dał radę to ukraść, jeszcze dostał latarnię. W międzyczasie kamera przenosi nam się na topa, a Kali będzie dajwowała tego Renektona? Chyba tak, jak najbardziej, ale ograny czy nie? Zaraz się dowiemy. Renekton oczywiście zabija, tutaj w międzyczasie drużyna przeciwna do Renektona też daje sobie radę z zabezpieczeniem innego killa. Ezreal na bardzo niskim stanie zdrowia ucieka, no i wycofujemy. I to jest tragedia dla Sportology, ponieważ w tym momencie udało im się wykluczyć Tofu. Tofu oczywiście miał swoją teleportację, więc musieli podejść pod tego smoka jak najszybciej, spolować go z pitu, żeby nie dać możliwości Pepe, najmniejszej możliwości kradzieży. Mimo wszystko udało się go ukraść, udało mu się to wszystko przetrwać i jeszcze później dodatkowe zabójstwo trafiło na ich konto. Na razie zobaczmy, jak przedmioty będą się prezentowały. Czekamy oczywiście na Night Harvestera czy coś takiego, bo chociaż chyba się nie doczekam, bo Sylas złoży pewnie pasek, tak samo jak nasz Galio. Spodziewałbym się też po Akali, że Night Harvester mógłby zostać złożony przeciwko Esportology, ale tutaj Riftmaker na topie z pewnością będzie o wiele lepszym wyborem. Raz, że sustain, dwa te obrażenia w walce, która zresztą ze strony Akali będzie trwała dużo, długo, to z pewnością będzie coś dobrego. Co myślisz o tym, co Lilia będzie w stanie zrobić ze swoimi przedmiotami, bo z pewnością jest ich całkiem sporo, ale czy to wystarczy? Znaczy no, w sumie widzimy z tego, że bananowy kokos był w sumie nie jakoś bardzo mocno do przodu, bo w doświadczeniu na samym początku miał gdzieś tam przewagę doświadczenia, złota, przedłużonego double buffa, nie był w stanie tego za bardzo wykorzystać. Pepe tak czy siak wygląda to, że zrobił więcej i mimo tego, że bananowy kokos jest 5-0, to w sumie raczej nie wygląda na to, że będzie zbawicielem swojej drużyny. Miejmy nadzieję, że Esportology coś wymyśli, ale póki co ogromne obrażenia od tej ligi, bardzo ładnie tutaj obity Pepe i jest flash zagrany, ale już mocno się odpalił. Pytanie, czy nie za bardzo Tofu tutaj będzie kontrolował, jest ultimate zagrany od Gali, od Renekton również schodzi, ultimate ukradziony, no dobra, tego się nie spodziewałem, że to będzie wyglądało w ten sposób, ale walka dalej trwa, Anesz powinien upaść i tak jest, to się dzieje, ale cały czas Leona tutaj walczy, a Kali również bardzo mocno obita Lilia, gdzieś z daleka będzie prowadzić jeszcze dołożyć Pepe, myślałem, że to trafi, ale ładnie. Dobra, teraz pora na Tofu i pora na Pepe, który gdzieś tu od boku dochodzi i jeszcze całkiem sporo obrażenia za darę, kto jednak daje radę się uleczyć. Czy Tofu da radę coś z tego wyciągnąć? Pepe tutaj walczy, podoba mi się to, jak bardzo na krawędzi walczy i Sylas dał radę, tak jest, pięknie, Forsaken, Ejsik
na konto ich właśnie. Tak, i w tej chwili walka w górnej części mapy 3-4, niesamowita Clown Fiesta, bananowy kokos w tym momencie, gdy splashowało się za Pepe. Mam wrażenie, że za dużo agresji, ale Sportology chyba po prostu czuje, że oni muszą coinflipować, że raczej szanse na wygranie tej gry spadają do zera i że muszą podjąć to ryzyko, spróbować osiągnąć cokolwiek, a w międzyczasie, mimo tego, że Forsaken było 3-4, udało im się wygrać tą walkę 3-1, to jeszcze w międzyczasie tak naprawdę Masterio umiera na dolnej alei. Nie spodziewałem się kompletnie tego, co teraz widzę, ale Galio pod Night Harvestera. Tak jak jestem fanem tego itemu, to chyba nigdy bym go nie złożył na Galio, ale skoro to według Anysza jakoś tam działa i ma prawo działać, no to zobaczmy, co on będzie prezentował tym przedmiotem w teamfightach. Na pewno spore obrażenia będą w przeciwników, ale czy to rzeczywiście jest ten przedmiot docelowy? Wydaje mi się, że znaczy, nie. Znaczy gdzieś tam oczywiście często ten przedmiot wybierany na Galio nie jest. Zdecydowanie częściej widujemy właśnie Hextecha jako pierwszy wybór. Nie wiem do końca skąd pochodzi wybór Anysza, ale no w praktyce może po prostu testuje limity. Może, a może pochodzi z tego samego miejsca co ten Dark Harvest, czyli prawdopodobnie z Elohel tak zwanego, ale przejdźmy do walki, bo chyba właśnie się zaczyna. I tak jest, Tofu wchodzi razem ze swoim kolegą Threshem i dalej, ależ pięknie weszli w niego, no nie, bez szans, ze wszystkich stron. I teraz pora na Thresha, zobaczmy, czy będą mieli cokolwiek, żeby go dogonić. No, Flesha od Lili niestety nie ma, ale stoi Herald, więc mogą go na spokojnie wziąć, chociaż Lunemati podchodzi, Akali również będzie tutaj próbowała cokolwiek zrobić. Jest puszczone W i przejęty Herald przez drużynę niebieską. Czy Sportology sobie po prostu odpuścił? Bo Masterio znajdował się na środkowej alei pod swoją tier 2, z kolei Matic znajdował się w bazie, więc mimo tego, że udało wykluczyć się Tofu, to byli oni w sytuacji 3-4, więc tak naprawdę Forsaken podziękowała za pula i przejął Heralda na swoje konto. Dobra, patrzmy dalej, co się będzie działo, bo Sportology na pewno ma teraz bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Chciałbym zobaczyć w końcu walkę, w której są zgrani, w której wygląda to naprawdę dobrze na ich konto. Pytanie, czy nie jest już całkowicie za późno. No, te przedmioty po stronie Forsaken wyglądają naprawdę straszliwie i tych obrażeń jest tak dużo, więc nie wiem, co Sportology będzie musiał tutaj zrobić, żeby cokolwiek tak naprawdę przeciwnikom zrobić, ale cały czas wierzymy, że może coś się jeszcze w tym meczu wydarzy, poza tym, że Forsaken będzie zabijało swoich przeciwników jeden za drugim przy obiektywach i powoli, bo pewnie z Soulem dopiero skończą grę. I w tym momencie widać, że Sportology po prostu nawet nie chce podejmować walki o tego smoka. Najprawdopodobniej gdzieś tam jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią walkę, zobaczymy w ciągu najbliższych 5 minut. Ten Baraż był gdzieś tam bliski, oczywiście gdzieś tam łapanie się brzytwy cały czas jest dostępne, ale raczej spodziewalibyśmy się, że Pepe po prostu będzie w stanie wytajmować Smite'a i nie będzie miało to najmniejszego znaczenia. Mati? Question mark? Dobra. Tak. Okej, no powiedzmy, że zmisklikował grubo palce. Tak, chyba, że to była próba sforsowania Klensa, tak? Przez Lunę Matiego, ale teraz Akali będzie miała próbę na Renektonie, bo całkiem sporo obrażeń w niego wchodzi, ale no dobra. Obity, na razie nie będzie obejdzie się bez dive'ów, rozłożona kurtyna ze strony Luny Matiego. Zobaczmy, czy uda się coś trafić. Thresh, piękny, flash, piękny. Oj, tutaj egzekucja będzie 100%, tak jest. Jak snajper, Luny Mati dobija ostatnim strzałem i... No nie... Tak, no dość mocna Clown Fiesta i nowy zawodnik drużyny Forsaken, czyli Sleeper, pokazuje nam, wygląda na tym Threshu całkiem dobrze, tak? Więc można go tutaj z pewnością pochwalić, że ten też wygląda bardzo dobrze. W tej chwili będzie brana tier 2. Pytanie, czy będą próbowali podchodzić dalej, żeby otwierać inhibitor, a może nawet próba przejęcia go w tym momencie, bo co prawda, znajduje się na midzie, więc oni będą chcieli bronić tej wieży. No, chcieli zabić Renektona i to się właśnie stanie. Inhibitor też powinien upaść w tym momencie. Pytanie, czy opłaca im się go brać. Patrząc na stan złota, to wydaje mi się, że to i tak nie zrobi jakoś specjalnie różnicy. Chyba, że chcą podprowadzić Heralda jeszcze na mida, no, ale jest Anysz na plecach i mogą zostać złapani. Ale pytanie, kto został złapany, bo Anysz właśnie został wysadzony, jeszcze dobity hukiem przez Thresha i czy to będzie koniec gry? Oni po prostu zabijają dalej ten Thresh. Jest na 3-0 Killing Spear, Akali wchodzi bardzo agresywnie, tych obrażeń raczej nie wystarczy, ultimate zagrany, Pepe bardzo agresywnie też wchodzi, Unstoppable na jego koncie, dalej jest Masterio i double kill na konto Gravesa, znowu mamy Ace'a, Renekton niemniej jednak wstaje właśnie w tym momencie, powinien być w stanie coś tutaj zrobić, chociaż nie ma ultimate'a i zagrany flash, ale mamy oczywiście 100% zagranego. Nie oszukujmy się, Renekton nie byłby w stanie obronić bazy sam na 5, prawda? Gdyby ta Clown Fiesta się tutaj nie odbyła, to może jeszcze nie byłoby to koniec gry, ale w tym momencie raczej powinien. Okej, ale walka dalej trwa, Anysz odpala swojego ultimate'a i zobaczmy teraz Night Harvestera, czy będzie w stanie zebrać swoje żniwa, jedna osoba nie żyje, ale dwie ze strony
strony Sportology już niestety też Leona teraz dołożono do martwych, ale wstaje Lilia, wstaje Ezreal, no i Forsaken chyba tutaj nie będzie w stanie zrobić zupełnie nic. Może jeszcze radną trochę jungli przeciwnikom, ale o kończeniu gry jeszcze w tym momencie nie ma mowy. Tak, myślę, że recall. Wzięcie jak największej ilości zasobów z pewnością będzie dobre dla Forsaken. Sprawa tak czy siak jest, jest to już koniec gry. Pytanie, czy podejdą pod Barona, czy po prostu zbrutforsują walkę midem, żeby wziąć ten Nexus, bo widzieliśmy, że no, było blisko. Chłopaki chyba chcieli iść po rekord Ugaming, jeżeli chodzi o najszybszą grę, ale no póki co tego nie zobaczymy. Renekton obronił, tak? Stresował się. To jest, może być bohaterem Sportology, jeżeli chodzi o tę grę. Tak, w ogóle skoro w sumie już jest praktycznie końcówka tej gry, możemy też jeszcze porozmawiać tutaj o tym, kto zostanie tym MVP. Może będzie jeszcze jakaś ostatnia walka, która o tym zadecyduje. Mówisz, że jeszcze w tym momencie nie jesteś pewien. Ja myślę, że bym poczekał do końca gry, tak? Bo jeżeli chodzi o MVP, to jest to MVP całego spotkania, a nie gry do 21 minuty. Jak i może jednak okaże się, że ta gra potrwa jeszcze kilka minut dłużej, ale no, o tym przekonamy się w najbliższym czasie. Być może MVP meczu zostanie nasz Renekton, który już jedną rzecz fenomenalną zrobił, bo Nexus został obroniony, ale widzimy, że chyba będzie brutforsowany mid lane. Oczywiście jest tutaj Blasting Cone. Dobra, oni już nawet się nie skupiają na graniu drużynowym, po prostu będą chcieli wlecieć przeciwników i to się właśnie w tym momencie dzieje. Mati również chodzi, Renekton pała swojego ultimate'a, próbują cokolwiek robić, ale Luny Mati zabierają już pierwszą osobę dalej, próbują coś robić i też zabijają Luny Matiego, ale to są trzy trupy na konto Forsaken, no i niestety bez żadnych szans Sportology w tej walce. No, Forsaken nie radzi sobie jedynie z Blasting Konami, ale ze Sportology poradziło sobie naprawdę świetnie. Tak, i w tej chwili to będzie koniec gry. Pierwsze spotkanie dzisiejszego dnia zakończy się zwycięstwem Forsaken, ale widzimy, że jeszcze gdzieś tam próby wejścia na fontannę, BM-owania swoich przeciwników, więc ta gra potrwa jeszcze kilkanaście sekund. I jeżeli chcesz już wybierać tego MVP, to kto twoim zdaniem nim właśnie będzie? Na pewno trzeba tutaj słowa uznania dla Akali i dla Thresha, bo parę bardzo ładnych akcji, ale wydaje mi się, że tutaj Pepe jak najbardziej zasłużył na MVP z mojej strony i myślę, że zagłosuję na niego. A ty jak uważasz, kto według ciebie też Pepe, gdzieś tam pojawiły się te błędy w początkowej fazie gry, ale był w stanie to odrobić i po prostu gdzieś tam wspomóc swoją drużynę w zwycięstwie tego spotkania. Tak, dziękujemy wam za uwagę i zapraszamy na kolejny mecz, a teraz krótka, mam nadzieję, przerwa. Chyba mam nadzieję, że krótka, bo przerwa to na pewno.
Halo, halo, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak, z tej strony Moskal ze mną komentuje. Krzysztof Krystaler Cieślak. Witam cię, Krzysztofie, ty już drugi mecz dzisiaj komentujesz, natomiast teraz potężny mecz Kreska kontra Prime 4 Team. Widzimy już pierwsze bany Kreska tutaj, Akali, Miss Fortune oraz Kha'Zix. No tutaj w mojej przedmeczowej analizie AD Carry Prime 4 Team dość często wybierał tą MF-kę, więc jak najbardziej trafny ban. Ale mamy Hekarima na first picka ze strony Kreski, odpowiedzią natomiast Kayn i Alistar. No czy ty byś się spodziewał takiego obrotu spraw? A czy jeszcze wracając na chwilę do banów, to oczywiście Akali dość potężny pik aktualnie. Widzimy, tak jak w poprzednim spotkaniu zobaczyliśmy, że może być flexowana na mida, jak i na topa MF-ka. Nawet, no okej, nawet dobre AD Carry obecnie, ale z pewnością jest to po prostu target ban w piwka i tyle. Do tego dołożony Kha'Zix. Jeżeli chodzi o Prime 4 Team, to Kayle także dość potężny pik i z reguły spodziewam się, że będzie ona widziana jako, będzie zbanowana po czerwonej stronie, bo także może być flexowana na mida i na topa i w tej grze po prostu jej nie zobaczymy. Tak samo Jhina, którego mogliśmy zobaczyć w poprzednim spotkaniu i jest wybrany Hekarim, jeden z mocniejszych i bardziej popularnych junglerów obecnie. Jeżeli chodzi o Kayna i Alistara, to nie wiem, czy jestem fanem Alistara aż tak wysoko, ale z pewnością jestem fanem Kayna i pytanie, czy Kreska zaadaptuje się do tego draftu. No, to na pewno jest ciekawe, co teraz widzimy. Masz tutaj rację i ja chciałem zaznaczyć, że po raz kolejny widzimy Wiktora. Wiktora widzieliśmy też bodajże w jakimś z meczów Hit, go widzieliśmy, nie jestem w stanie już przytoczyć dokładnie w którym, ale mamy tego Kayna ze strony Prime 4 Team. Kayn to raczej jest bardziej solo kolejkowy wybór, ale pojawia nam się na scenie półprofesjonalnej pierwszy raz chyba w Lizzo Gaming, chyba że coś mnie przeoczyło, natomiast także W grach poza transmisją już się nam pojawiał, ale no to w grach poza transmisją, tak? Na transmisji najprawdopodobniej pierwszy raz, pewności nie mam, ale no póki co mieliśmy tylko i wyłącznie 3 spotkania, jeżeli chodzi o presezon na obecnym patchu, na Wiz. Tak jest i także teraz rozpoczyna nam się druga faza banowania. Prime 4 Team tutaj główny nacisk kładzie raczej na banowanie supportów. Mamy właśnie tam Kencha, mamy Tarika. Tutaj ze strony Kreski zbanowany Echo. Echo to jest także dobry ban, znaczy no wiadomo, tutaj mamy już pokazanego Kayna ze strony Prime 4 Team, aczkolwiek także gracze w Ugaming pokazywali nam tego Echo na dżungli. Także jak widzimy, to nie musi być pick tylko i wyłącznie pod mid lane, natomiast także możemy zobaczyć go naprawdę robiącego wywóz na pozycji junglera. Rozpoczyna się druga faza wyboru bohaterów, tutaj Prime 4 Team nie dobrało sobie jeszcze midlanera, także mnie ciekawi, co oni wybiorą w tego Wiktora, chyba że to jest Wiktor na jakiejś innej linii, czego nie przewiduję, ale jak ty upatrujesz raczej teraz to, co będzie się działo u nas na drafcie? No póki co widzimy Orna, który jest bezpiecznym wyborem na górną aleję. Jeżeli chodzi o Kayna, to ja jestem, znaczy uważam, że Kayn ma potencjał też na solo liniach, tak? Że to jest pick, który też mógł być flexowany pomiędzy dżunglą, topem a midem. Raczej nie spodziewam się, że dość, proszę? Kaps wyciągał Kayna na mida, ale to raczej taki, wiesz, śmieszkowy pick. Tak, ale no zwłaszcza, bo gdzieś tam w tych, po tych buffach w patchu, gdzie, już nie pamiętam kiedy, ale w momencie, kiedy on dostał te skrócone cooldowny, z pewnością ma potencjał na solo liniach. I pytanie, czy go zobaczymy, może niekoniecznie nawet w Ugaming, ale może gdzieś na scenie profesjonalnej. W tej grze raczej bym się tego nie spodziewał i Kreska gdzieś tam może nie, że natychmiast, ale odpowiada Kamilkom w tego Orna od Prime 4 Team. No, mamy tą Kamil wybraną. Tutaj, no dość... Na chwilę są mi drafty naprawdę się podobają, nie są to takie standardowe drafty, do jakich już się przyzwyczailiśmy. I mamy tego Brauma dla Kreski dołożonego. Tutaj na pewno teamfightowo Kreska w mojej bynajmniej opinii wygląda całkiem dobrze, bo ta Kamil na dwóch czy nawet trzech przedmiotach będzie zapewniała ogromne obrażenia. Braum wiadomo ze swojej erki także bardzo fajna inicjacja, czy to teamfightowa, czy to jakaś wyłapankowa na linii. Ta Senna, też skalujący pik wraz ze swoimi duszami, Hekarim, no to jest po prostu jungler, który potrafi wywozić w teamfightach, ale Prime 4 Team dobiera nam Syndrę na tego Wiktora. Nie wiem do końca, czy... Nie no, to jest według mnie dobry pik, bo po pierwsze, to być może jest comfort pik dla Ryzera. Nie jestem do końca zaznajomiony z champion poolem tego zawodnika. I wydaje mi się, że w tego Wiktora może całkiem fajnie działać ta Syndra.
Ja się przyznam, że jeszcze Wiktora w praktyce nie widziałem po tych zmianach w presezonie, więc jestem naprawdę ciekaw, co zobaczymy w tym spotkaniu od Drawila. Mam nadzieję, że pokaże się jak najlepiej. No, Kreska gdzieś tam ma możliwość jeszcze split pushu od Kamilki, prawda? Bo Prime for Team Teamfighty też ma całkiem niezłe i spodziewam się, że to raczej będzie Red Kane ze względu na trzy meli postacie ze strony drużyny Kreski. Niewątpliwie, no raczej wydaje mi się, że tutaj Heavy Dream nie pokusiłby się o Blue Kane'a, tym bardziej, że jest to gra w potężnej lidze U-Gaming i tutaj mecz na najwyższym poziomie rozgrywkowym sceny. I z niezwykle potężnym włodarzem, to tutaj trzeba zaznaczyć. Pozdrawiamy oczywiście z tego miejsca. Podsumowując, Crystaller, jak tobie... Jakbyś miał podsumować ostatecznie, jak tobie podobają się te drafty i jakbyś w ogóle nie patrzył na niki i nazwy drużyn, kogo byś tutaj faworyzował? Czyli co, nie patrząc na niki i nazwy drużyn jest dość ciężko, prawda? Bo w tej chwili wiemy, że obie te drużyny znajdują się na pierwszym miejscu w naszej lidze, więc jest to tak naprawdę spotkanie o pierwsze miejsce. Druga drużyna będzie musiała się nacieszyć drugim i... Szczerze mówiąc, z pewnością mam mieszane uczucia, bo tak jak mówię, jeszcze niektórych postaci nie widziałem w presezonie, ale ja osobiście jestem po prostu osobiście fanem Kane'a. Zobaczymy, co Heavy Dream nam tutaj pokaże, ale ja chyba postawiłem z tego, co pamiętam, w predykcjach na Prime for Team. Ja szczerze nie pamiętam, na kogo postawiłem, bo ja to takie predykcje raczej robię patrząc, co inni tutaj wybierają. Tylko stawiam w każdym meczu na eSportology, bo wierzę w tą drużynę i potencjał. Znaczy, powiem tak, jesteś niezwykle głęboko wierzącą osobą, ale podziwiam. Tak, i to jest niesprzeczne. To jest bardzo dobre, co ty powiedziałeś, bo eSportology, jeśli ktoś słucha ze eSportology właśnie naszych wywodów, wiedzcie, że macie tutaj swoich fanów. Nie wiem, czy są na czacie. Jeśli są, to niech napiszą Go eSportology, ale to jest mecz Kreski Prime for Team. Nie wiem w ogóle, jak się tutaj pojawił temat eSportology. Najwidoczniej jest ona bardzo ciekawą drużyną w naszej lidze, potężnej lidze U-Gaming. Crystaller, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Wydaje mi się, że póki co chyba nie i zaprosimy na krótką przerwę przed spotkaniem i wracamy do Was za dosłownie kilka minut.
No i witamy was ponownie na Summoner's Rift. Już obie drużyny ustawiają się taką bardzo zwartą. Nastrzycha ze strony kreski. No tutaj, jeśli jeden ruch za daleko zrobią zawodnicy Prime 4 Team, no czeka ich dość sroga kara i tutaj tak też się dzieje. Wyłapywany jest ten Ezreal, ten zmuszony do wyfleszowania, no i to spowoduje, że na pewno nie będzie miał ciekawie na tej linii. Oczywiście jest dostępne jego E, ale to już nie jest to samo. No tutaj w tej chwili właśnie kreska zdecydowała się na 5 osoby invade. Widzieliśmy, że Prime 4 Team jednak próbowała tam osobno bronić każdej strony mapy. Gdzieś tam ten hookshot od Milu był tutaj kluczowy, że on przedostał się. Zawodnicy drużyny Prime 4 Team nie mieli pojęcia o jego pozycji. Byli w stanie to wykorzystać. Frostbite nietrafiony, błysk tak czy siak udało się wykorzystać. No i ten Arcane Shield będzie dostępny dopiero na drugim poziomie, więc może kreska w jakiś sposób wykorzysta to na pierwszym poziomie, że błysk nie jest dostępny. Na pewno będzie sobie zdawał z tego sprawę Piwek. No, raczej nie będą tutaj i tak chcieli zbyt przepuszowywać tej linii. Oni raczej, no jak już wspomniałem, będą zdawali sobie sprawę z tego, że ten Hecarim po pierwsze jest bardzo szybki, a po drugie będzie on w stanie no, bardzo szybko tego Ezreala wyeliminować. Ten na pierwszym levelu jeszcze bez swojego Arcane Shifta. I no tutaj tak naprawdę to utrudniło zdecydowanie te pierwsze poziomy dla Piwka i dla ich duo botlane'u. No, taka mała przewaga, nie wiadomo, czy zostanie jakoś bardzo wykorzystana przez kreskę. Być może będą oni mogli bezpiecznie czuć się na tej linii, mam tu na myśli jakieś przepuszowanie, czy też jakieś agresywniejsze zagrania. To z pewnością pytanie, czy kreska w jakikolwiek sposób to wykorzysta. O tym przekonamy się w ciągu najbliższych 4 minut, bo błysk gdzieś tam cooldownu wraca i póki co widzimy cały czas wymiany gdzieś nam idzie. Na topie tych wymian nie widzimy, tylko jakieś tam zarządzanie falą, przepuszczowanie minionów na bocie, jakieś małe wymiany, ale junglerzy widzimy, że jest wymiana stron mapy i w tej chwili Hecarim już na topie. I czy Mikkel? No i właśnie, czy on zdaje sobie z tego sprawę? Chyba zdaje, bo jakoś tak odchodzi, ale niepewnie nadal ten Ornn tutaj, ale podchodzi już ta Kamilka, jest zagrane. No w sumie nic nie było zagrane i nic nie zostało spalone. Już tak trochę spredyktowałem, ale niestety błędnie. Tutaj dostali informację zawodnicy Prime 4 Team, że mogą oni troszkę teraz bezpieczniej zagrać, bo ten Hecarim znajduje się na górnej stronie mapy i nie stwarza dla nich na razie żadnego zagrożenia. A tutaj Mikkel bardzo ładnie to zagrał, że zniwelował stun z hookshota od Milu, następnie gdzieś tam Meksyk nie był w stanie pojawić się wystarczająco szybko i tak naprawdę pojawił się na topie, zdradził swoją pozycję i nie osiągnął kompletnie nic, a fala tak czy siak puszuje się w stronę Mikkela, więc on z pewnością w tym momencie jest zadowolony. I tutaj nie wiem, czy nie szykuje nam się jakieś podejście pod dolną stronę mapy od tego Kayna. Tam co prawda zawodnicy kreski dość zachowawczo podchodzą do tego, ale tam były puszczone jakieś pingi, niestety nie spostrzegłem, jakie to były pingi, więc tak tylko na czuja. Tutaj taka Milka, oczywiście ona puszuje tego Ornna Hecarim już po pierwszym recallu do bazy. Kain jeszcze na takowy się nie udał, więc potencjalnie pod tego smoka, ten smok co prawda jeszcze za kilka sekund, ale Kain tutaj wchodzi teraz na raptory przeciwnika. No, to jest postać, która bardzo szybko te raptory robi i na pewno to jakieś małe mała uszczypliwość znaczy, Heavy Dream, tak jak wspomniałeś, Heavy Dream jeszcze do bazy nie cofnął, ale 3 kampy przewagi na jego konto, więc on z pewnością tutaj jest zadowolony, bo nie dość, że złoto, to jeszcze doświadczenie. W tej chwili Meksyk szeruje złoto, jak i doświadczenie. W sumie trochę złota też wziął. Z dolną aleją chłopaki się chcą umieć priorytety. Raczej podejścia pod smoka bym się nie spodziewał. Spodziewałem się zdecydowanie bardziej wycofania ze strony dolnej alei, ale może faktycznie to będzie podejście pod smoka, bo naprawdę dużo pingów nam się pojawia. Tak, naprawdę dużo pingów. Też zwróćmy uwagę na to, że Syntra teraz cofa się do swojej bazy. Ona co prawda posiada teleportację, ale ta linia zostanie przepuszczona przez Wiktora i to sprawi, że ona nie będzie mogła zejść pod tego smoka, tylko po prostu będzie zajęta odpuszczowywaniem tej linii. Ale tutaj zawodnicy Prime 4 Team przejmują tego smoka. Nie wiem, czy będą chcieli zostawiać to bez walki zawodnicy kreski. Tak też się chyba dzieje, a ten smok
ostatecznie na konto drużyny Prime 4 Team. Z tego co widzimy, gra Ghosta, nie gra Błysku, więc nawet jakby był w stanie dostać się za pomocą sadzonki do Dragon Pitu, to no nie chcesz ryzykować, smog był spulowany, raczej ciężko byłoby się do niego dostać, a widzieliśmy, że Heavy Dream przez te trzy kampy posiadał level przewagi, posiada dość dużą przewagę w przedmiotach jak na ten etap rozgrywki i właśnie dlatego kompletnie nie rozumiałem podejścia Kreski. Kreska tak naprawdę przepuszczała falę, sforsowała zagranie, zamiast zyskać tempo na linii, doprowadzili podejść pod smoka, po którego tak naprawdę nie do końca mogli walczyć, zwłaszcza, że Heavy Dream tak czy siak był w stanie pojawić się w czas na tym smoku. I smok infernalny, nie wiem, czy to zostało ujęte, ale pewnie widać, każdy to spostrzegł, tylko takie małe dopowiedzenie. Teraz no ja raczej spodziewałbym się tego, że no nie ma żadnego neutralnego obiektu na mapie, więc rozgrywka nam się raczej uspokoi. Też tutaj nie widzę raczej możliwości dla junglerów do zgankowania, chyba że właśnie tego topa, tam Hekarim, ale Syndra także asekuracyjnie na tej rzece się znajduje, ale nie wiem, czy tutaj właśnie będzie, wywiąże się z tego jakaś walka, czy jakaś drużyna nie pociągnie za spust i nie odpali swoich umiejętności. Tam widzimy Orn bardzo głęboko, także no, spalona R-ka tego Orna, zagrana, ale nie trafiona. Kain także ze swoją R-ką, ale duże obrażenia się sypią. Także dołożona R-ka Kamil i to jest first blood na konto Kreski i oni tutaj rozpoczynają tę grę z wielką dobitnością, jeszcze spalony flash od Wiktora i ostatecznie to zabójstwo trafia do Hekarima, na pewno cenne, bo on chce jak najszybszego tego Trinity Force'a, on chce jak najszybciej osiągnąć ten swój pułap, ten swój tak, pułap no, w mocy. Tym zagraniu widzieliśmy, że tak naprawdę Mikkel nie popisał się na początku, podrzut nietrafiony, gdzieś tam kozioł też trochę wierzący już w momencie, gdy było E odpalone i do tego jeszcze Ghost od Hekarima i tam naprawdę dużo nie zabrakło, prawda, żeby to zakończyło się double killem na konto drużyny Prime 4 Team, ale te umiejętności nie były już dostępne, nie było się dało się tego naprawić, a Heavy Dream wyglądało, że po prostu zaufał swojemu toplanerowi, przez co przypłacił swoim życiem. No i też nie wiem, czy tam była podjęta dobra decyzja o tam podjęciu tej walki, no ale cóż, to, co się stało, to już niestety my na to nie mamy wpływu. My za to relacjonujemy to, co się dzieje aktualnie na mapie i pokaźna fala się zebrała na tym topie. Na pewno cenne punkty doświadczenia oraz złota, no tutaj akurat nie wszedł ten minion, ale na pewno cenne punkty doświadczenia i złota trafią na konto tego Orna. Ja raczej tutaj ponownie spodziewałbym się, że rozgrywka nam się uspokoi, raczej pod tego Herolda nie będzie jakiegoś heroicznego podejścia z nieprawdopodobną walką 5 versus 5, także tego na razie nie oczekujmy, ale po prostu będzie spokojna rozgrywka, będziemy mogli oglądać fascynujące momenty, jak gracze obu drużyn się farmią. To jest chyba najciekawsze w Lidze. Nie wiem, czy najciekawsze, ale z pewnością gdzieś tam te momenty mają, zwłaszcza gdy kompozycje mniej lub bardziej się skalują i nie ma mają aż tak dużej potrzeby podejmowania tego wczesnego ryzyka, prawda? To dużo częściej w tej chwili widzimy, że junglerzy farmią swoją dżunglę, czy gdzieś tam dopiero ustawiają te sytuacje pod ganki, a przede wszystkim te teamfighty na smokach, prawda? To są gdzieś tam najbardziej kluczowe walki, które obecnie możemy zaobserwować. I taka walka, pytanie, czy pojawi nam się za półtorej minuty, czy może jednak jedna z drużyn odda no, tego miejmy smoka nadzieję, że się pojawi, bo my na takie momenty właśnie czekamy, tam Kain i Star, ale smoka jeszcze nie ma, chłopaki chyba nie zauważyli lub też po prostu przychodzili. To może być próba zdajwowania mida, prawda? Bo tak, to chwili może być, to też chciałem wspomnieć, ale tutaj R-ka odpalona na topie, tam pojawia się Hekarim, on także dokłada ogromnej ilości obrażeń i zginie po raz pierwszy ten Orn, ale wchodzą także zawodnicy w namidzie i ginie Ravil ostatecznie, także wymiany na bocie, ależ nam się rozgrywka jednak trochę podkręciła, co ostatecznie tutaj wychodziło. Na pewno zabójstwo było na topie, ale za to odpowiedź ze strony Prime 4 Team na midzie. To zabójstwo trafiło do Kaina. No, powiedzmy, że chciałbyś, żeby to zabójstwo trafiło do Kaina, ale ja bym tutaj raczej wolał, aby to Syndra ulokowała te cenne sztuki złota, ale popatrzmy, także jest wejście na mida, ten Kain wchodzi, zmuszony do wyfleszowania Braum i nie wiem, czy zafaulują dalej zawodnicy obu żadnego zabójstwa, ale no, było także dość niebezpiecznie. Tak, i jeżeli chodzi o to zagranie na topie, to mi
Mikel gdzieś tam się wystawił, zabójstwo było jak najbardziej możliwe. Widzieliśmy, że podejście pod tego Winda Prime 14 w momencie, gdy zobaczyli, że Hekarim jest na górnej alei, po prostu weszli w Ravilla i już się tym za bardzo nie przejmowali, zwłaszcza, że Ravill nie posiadał swojego błysku, bo przy poprzedniej akcji na topie Eści go po prostu sforsował, był on zmuszony do tego, żeby go wykorzystać. Darmowe zabójstwo na midzie, Piwek był jak najbardziej bezpieczny na dolnej alei i w tym momencie to było aż dziwne, że Fickle i Fengsas kompletnie nie spodziewali się tego, że Xavi wraz z Heavy Dreamem pojawią się właśnie na dolnej alei w momencie, gdy to zagranie na midzie już pojawiło się jakiś czas temu. I też zwróć uwagę, jak mogą być teraz komfortowej sytuacji do podjęcia tego smoka zawodnicy Prime 4 Team, bo oni przed chwilą właśnie spalili samonery u swoich przeciwników na bocie. Tam to także cztery, prawda? Więc tym tak, po prostu tu chodzi o to, że na tym smoku one nie będą dostępne. Nawet widzimy właśnie podejście od Prime 4 Team dość głęboko na czerwoną dżunglę. Nawet nie chcą podchodzić pod smoka, tylko właśnie wejść do nowej aleje. Jest ten Karim, co prawda, ale oni wchodzą na bota, zawodnicy Prime 4 Team, tam niestety nie widzimy, co się dzieje, bo mamy na kamerze sytuację na topie, po raz już drugi wywala się ten Ornn na swojej linii i Eścik w międzyczasie także zabija tą Sennę, ona bez swoich samonerów spalone przy poprzedniej akcji, no i teraz brak tych samonerów spowodował, że martwa jest Senna i smok powietrzny na konto Prime 4 Team. Na pewno fajny smok dla nich, bo Kain będzie mógł gdzieś głębiej wejść z tymi, szybciej, głębiej wejść z tymi swoimi zmniejszonymi cooldownami na RC. Ornn, na pewno no, chciałbyś mieć mniejsze cooldowny na RC grając Ornnem. Wydaje mi się, że całkiem przyjemny smok drugi już na konto Prime 4 Team. Tak, dusza i dusza smoka będzie w tej chwili tak górska. No a więc prócz samej tarczy, to oczywiście dodatkowe statystyki defensywne dla Ornna będą tutaj, no, może nie, że kluczowe, ale z pewnością miały swój potencjał dla Listera jak najbardziej też. I jeszcze wracając tam tego zagrania. Zobaczmy teraz Flash, Kamil i Erka także dorzucona od tej Kamilki. No, szybkie, widowiskowe zabójstwo, tego właśnie oczekujemy. Tak, i jeżeli chodzi o tą, w sumie to chyba będzie dalej akcja, bo tutaj chyba nam się nie chcą zawodnicy obdróży zatrzymać. Kamilka wchodzi po raz no ponownie wchodzi, Erka także dorzucona od Ezreala, ale wyłapywany ostatecznie jest, no on na pewno tak zginie. Tak, no tutaj nie ma możliwości, żeby przeżył. Trochę przedłużył swoją śmierć, zagrywając tą Erkę, no ale nic więcej nam się tutaj nie wywiąże. Drugi raz upada Heavy Dream i 3-0 Kamil. No tutaj te przyspieszone power spike'i, na pewno te zabójstwa bardzo cenne dla tej Kamil, zwłaszcza złoto, jakie z nich wypada. No tutaj widzę naprawdę potencjał. No widzieliśmy, że właśnie cała kreska grała wokół tego topa, tak że gdzieś tam Ila przyspieszyć. Ale o dziwo, Herald, który był zagrany na topie, te playty trafiły na konto Ravilla, a właśnie Milu gdzieś zszedł na mida, później na bota, te dwa dodatkowe kile trafiły na jego konto i z pewnością go przyspieszą. Pytanie, czy Milu będzie w stanie to wykorzystać na bocznej alei na Mikela na tym Ornie? Czy może jednak Mikel tak czy siak będzie... Halo, halo, Moskal, bo w tej chwili mamy akcję i wygląda na to, że Xavi chyba zostanie wyłapany, ale dzięki swojemu ultimate'owi będzie w stanie przeżyć. Na konto Fickla i kreska wygląda całkiem dobrze. Tak czy siak przypłaca wraz niesamowita Clown Fiesta, ale dwa dodatkowe zabójstwa trafiają na konto drużyny Prime 4 Team. W tej chwili będzie raczej czyszczenie dżungli. Zakładam, że następną akcję zobaczymy za 2,5 minuty, gdy wstanie ten smok, ale w sumie nigdy nie wiadomo, bo to te głębokie zagrania na dolnej alei były naprawdę ciekawe, podsumowując, jest obaj junglerzy już z pełnym przedmiotem na swoim koncie, więc są to gdzieś jakieś power spike'i. Jeżeli chodzi o środkową aleję, to widzimy, że Eśtik jeszcze nie posiada tego pierwszego przedmiotu, jeżeli chodzi o swój power spike, ale chyba zostanie wyłapany po raz kolejny i to będzie kolejne darmowe zabójstwo dla Milu. Ta Kamil wygląda coraz lepiej, ale widzimy, że po prostu tak naprawdę nie gra on na bocznej alei, tylko wykorzystuje błędy swoich przeciwników i tak naprawdę wyłapuje darmowe zabójstwa. W tej chwili widzimy, że Xavi wraz z Heavy Dreamem kampią się na kreskę
od górnej strony rzeki. Piwek już do nich rotuje i czy oni będą szukali tej walki, bo kozioł od Mikela jest, nie jest jeszcze dostępny, a widzimy, że Mikel też gdzieś tam próbował flankować od dolnej strony mapy. Nie wiem do końca, co robi Xavi, ale wydaje mi się, że to podejście jest zbyt agresywne. On ma dostępnego swojego ultimate'a, ale wszedł w czterech zawodników drużyny przeciwnej i to może się naprawdę źle skończyć dla drużyny Prime 4 Team, ale Heavy Dream jest naprawdę potężny nad tym Kane'em. Tym Kane'em i pierwszy zabój trafia na jego konto, drugie zabój trafia na jego konto i w sumie nie ma żadnego obiektywa, ale górna dżungla drużyny Kreski zostanie po prostu zabezpieczona na konto drużyny Prime 4 Team. Niebieskie wzmocnienie trafia na konto STK, Heavy Dream gdzieś tam zabezpiecza dwa kampy na swoje konto, będzie podejście pod górną aleję, zakładam, że chłopaki tylko skraszują falę, może nawet będzie podejście pod Heralda, bo on staje już za 10 sekund, chociaż bardziej spodziewałbym się, że chłopaki gdzieś tam podejdą, przygotują podejście pod tego kolejnego smoka i że to będzie kolejny ich cel, ale chyba wygląda na to, że oni dalej chcą forsować zagranie na górnej części mapy i ten Herald po prostu trafi na ich konto, zwłaszcza, że Meksyk wraz z Ficklem i Fengsaxem w tej chwili zmierzają w dolną część mapy i możliwe, że będą rozstawiać jakąś wizję, może będą przygotowali podejście pod smoka, bo smok już za 20 sekund i w tej sytuacji pytanie, czy oni w ogóle będą chcieli podejmować walkę, bo widzieliśmy, że w tej chwili cała walka, która miała miejsce, nie zakończyła się zbyt pozytywnie na ich konto. Halo, czy już mnie słychać? Po małych turbulencjach tutaj chyba na pokładzie, nie, ale powracamy. Mamy jeszcze chwilowo jakieś małe problemy, ale następuje przepuszczanie mida, gdzieś tam Kreska w tym momencie krąży wokół tego smoka, ale wydaje mi się, że Prime 4 Team z pewnością nie odda go za darmo. Oni będą chcieli bić. I widzimy, że w sumie Heavy Dream posiada w tej chwili ponad 2000 sztuk złota, więc gdzieś tam te przedmioty mogłyby pojawić się na jego koncie, więc to jest szansa dla Kreski i mamy wejście od Hekarima. Eścik jest gdzieś tam wykluczany, ale w tej chwili został wykluczony przez Wiktora. Niesamowita walka, niesamowita Clown Fiesta i pytanie, bo w tej chwili tak naprawdę zawodnicy są wykluczani. Heavy Dream kupuje naprawdę dużo czasu, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia. Kreska po prostu dominuje i dewastuje zawodników drużyny Prime 4 Team i walka na ich konto 4-1. Smok trafi także na ich konto i widzimy, że Prime 4 Team wyglądało naprawdę dobrze. Gdzieś tam ta Kamilka, która się ze snowballowała, była w stanie zadać naprawdę ogromną ilość obrażeń i mam wrażenie, że Prime 4 Team niesamowicie zgridowało, bo tak naprawdę próbowali podejmować walkę w momencie, gdy nie zresetowali po zagraniach na topie, po przejęciu Heralda, a naprawdę mieli sporo sztuk złota w swoim ekwipunku. Halo, czy już mnie słychać? Halo, Moskal? Halo. W międzyczasie Milu zabezpieczy tier 1 na dolnej alei. W tej chwili posiada około 2000 sztuk złota na swoim koncie, więc on cofnie, będzie w stanie zakupić już kolejny pełen przedmiot na swoje konto. I to Kamil wygląda naprawdę fenomenalnie. Widać było, że we wczesnym etapie rozgrywki był w stanie wykorzystać błędy swoich przeciwników, dzięki czemu się ze snowballował i po prostu jest w stanie zdać ogromną ilość obrażeń w teamfightach. I pytanie, czy w tej chwili nam się cokolwiek wydarzy, czy gra się trochę uspokoi do kolejnego smoka, bo 4,5 minuty i raczej chyba chcielibyśmy zobaczyć trochę tej walki, trochę Clown Fiesty niż samej spokojnej gry. Halo. Nie. Halo. Halo. Teraz tak. Słyszałem to halo. Czyli słyszysz mnie, Krystaler? Tak. Dobra. No niestety, po małych turbulencjach na pokładzie, ale powracamy. A raczej ja powracam, bo Krystaler tutaj wziął w swoją opiekę ten mecz. Przepraszam cię oczywiście za to, że musiałeś tak sam komentować. No tutaj widzimy od razu próbę wyłapania po moim powrocie. No, co się stało przez ostatnie kilka minut? Widzowie pewnie wiedzą. Ja nie wiem, nie będziemy teraz sobie tym głowy zaprzątać. Po prostu powrócimy do meczu. I co? Tak, no, ja muszę przyznać, że trochę spanikowałem, kompletnie spodziewałem się takiej sytuacji, ale bardzo dobrze słyszeć się z powrotem. I no, w każdym razie to, co miało miejsce, to z pewnością walka, którą Kreska była w stanie wygrać 4-1 i przejąć trzeciego smoka na swoje konto. Czyli przepotężna walka miała tutaj miejsce pod moją nieobecność. No, unlucky sytuacja trochę, ale no cóż, złośliwość rzeczy martwych tutaj ma swoją cenę. Ale no jak już wspomniałem, powracamy. Baron Nashor za 10 sekund pojawi nam się na mapie. Cel neutralny, na którego będą skierowane wszystkie pary oczów na Summoner's Rift. I tutaj
tutaj wygrana walka będzie prawdopodobnie oznaczała tą bestię. No, na pewno dla takiej Kamil, która będzie jakoś tam siedziała cały czas na split pushu, będzie on bardzo pomocny, będzie on po prostu pomagał, po pierwsze, szybciej przepuszywać tą linię, po drugie, szybciej niszczyć wieżę, no co tutaj dużo mówić, na tak na chłopski rozum. Ja nie jestem jakimś wysoko kolejkowym graczem, więc jeżeli tacy są, to ja po prostu tutaj tłumaczę, na czym polega Baron Nashor. No ale Krystaler, może ty będziesz miał na ten temat coś więcej do powiedzenia. Znaczy, ja nie spodziewałem się, że w najbliższym czasie którakolwiek z drużyn podejdzie pod tego Barona. Mimo wszystko jest jeszcze za wcześnie. Te konkretne powery spajki w postaci przedmiotów, żeby podejść pod tego Barona, po prostu jeszcze nie mają miejsca. Na razie spodziewam się po prostu gdzieś tam tego, że linie będą przepuszowywane, może będą próby wyłapania zawodników w dżungli i podejście pod smoka za 2 minuty, ale może na smoku zobaczymy po raz kolejny walkę 4-1 na konto Kreski, może tym razem na konto drużyny Prime 4 Team i następnie podejście pod Nashora przez jedną z tych drużyn. No i miejmy nadzieję, że takową walkę będę mógł obserwować, bo na pewno emocji nam tutaj nie zabraknie w trakcie tej walki. Co prawda, przewaga w złocie nie jest duża, ale ta Kamil 6-0-2. No, powiem ci, totalny wywóz ze strony Milu. Nie bójmy się tego określenia. No, na pewno znaczy, taka... Widzieliśmy, że na linii rozgrywał swoje, tak, ale przede wszystkim to wyłapywanie Eścika na midzie, prawda? To było kluczowe, oj, żeby gdzieś pewno. Tam, żeby się zesnowballował, to dało mu gdzieś tam możliwości i on to wykorzystuje jak najbardziej i w tej chwili raczej powinien być nie do powstrzymania na tej bocznej alei, ale widzimy, że po prostu on nie chce gdzieś tam wejść za głęboko, nie chce popełnić błędu, nie chce oddać shutdownu drużynie przeciwnej, więc gra w miarę bezpiecznie, schodzi do Fog of War'a i co, z Smoka 50 sekund, zakładam, że zobaczymy jakieś w tej chwili trochę bardziej szczegółowe przygotowanie tego Smoka przez drużynę Prime 4 Team i nie będzie to takie gridowanie, jak widzieliśmy po tego Heralda, bo ten Herald nie był aż tak ważny, a kosztował ich naprawdę sporo. Oj, do smoka 50 sekund, tak jak już wspomniałeś, no teraz trochę mniej, ale taka nam się walka zapowiada, oczekujmy, bo tutaj będą emocje. Liga Ugaming, przypominamy, popatrzmy tutaj już podejście, Braum ze swoją tarczą broni swoich sojuszników, ale tutaj to taki przedsmak na razie bitewny nam się zapowiada, ta Kamil, ona tutaj na flance być może... No tutaj aktualna pozycja Mila to sugeruje, że ona być może właśnie na tej flance zrobi no totalny wywóz ze swoimi obrażeniami. Tam na razie 5 zawodników Prime 4 Team ulokowanych przy tej górnej stronie Dolnej Rzeki. Na co, jak to nam się wszystko zapowiada? Też należy znać pierwszy smok dla Kreski podczas mojej nieobecności był tutaj zgarnięty, ale zaraz nam się taka walka szykuje, popatrzmy, bo tutaj są podchody, obie drużyny tak jakby chciały sprowokować przeciwną, aby to ona ten pierwszy ruch rozpoczęła, oni tak nakłaniają, ale popatrzmy, bo smok jest podejmowany przez Kreskę, nie wiem czy... Znaczy, Prefort im o tym wie, tak? Bo tak. Mają tego Control Warda w picie. Oni po prostu chcieli go oddać. Oni w tej chwili chcą po prostu przejąć tier 2 na midzie i może nawet będzie to próba otwarcia inhibitoru. Z tego co widzimy, Kreska cofa do bazy. Kreska nie chciała próbować flankować, nie chciała próbować podejmować walki, więc tak naprawdę oni wzięli darmowego smoka. Prefort Team zdecydowały się na wzięcie tier 2. Nie jestem do końca pewien co do tej wymiany, ale widać, że oni gdzieś tam się obawiają, tak? Oni w tej chwili nie do końca chcą podejmować tą walkę, ewentualnie mogą próbować wyłapać jednego z zawodników, ale teamfightu po prostu no, nie chcieli na pewno szukać. Nie chcieli jednak, teraz tutaj ten Braum zagrożony, on już podbity, jeszcze kolejne podbicia na konto tego Brauma zostały przyjęte na klatę, no ale ostatecznie nie żyje ten zawodnik, tutaj oczywiście to jest Fengsax i jest to podejmowany jest Baron. Baron, tak. Chłopaki, co prawda, okej, Ultimate został zagrany tylko trusz od Barasz, prawda, więc kozioł przede wszystkim jest dalej dostępny, a Unleash the Power też jest dostępne od Eścika, więc to może być jakiś większy teamfight, zwłaszcza, że zawodnicy z drużyny Kreski już tutaj podchodzą. Tutaj 4000 punktów zdrowia na tym Baronie nam widnieje, zdają sobie tutaj sprawę teraz zawodnicy obu drużyn, co się dzieje, ależ ogromne obrażenia ten Hakarim tam dokłada, tutaj dokładamy także Boga Kuźni, wezwanie Boga Kuźni, tutaj walka tak naprawdę na kilku frontach, jeszcze ten Alistar wykopuje z Baron Pitu, nie wiem kto wygrywa tą walkę, jeszcze sypią się kolejne zabójstwa, tak naprawdę zero jakiejkolwiek merytoryki padło w trakcie tej walki, no ale ostatecznie to są 2 zabójstwa przyjęte na konto Prime 4 Team i aż 3
na konto trzy. Kreski. Znaczy, Kreska zdobyła dwa, Prime 4 Team zdobyło w tej chwili trzy, tak, tak. I do tego jeszcze czwarty z Brauma, prawda, który został wcześniej wyłapany. Baron tam, jeśli dobrze widziałem, był chyba na 1400 punktów zdrowia, może 1900, w każdym razie nie udało go się zabezpieczyć, bo gdyby ten Baron trafił jeszcze na konto drużyny Prime 4 Team, to już byłaby dość duża tragedia, jeżeli chodzi o Kreskę, ale oczywiście Barona udało się zastopować i to było dla nich najważniejsze, przede wszystkim dlatego, że byli w sytuacji 4-5. Kluczowa dla nich sytuacja. No tutaj raczej nam się rozgrywka nie uspokoi, bo to jest taki mecz, w którym cały czas nieustanna walka, 15 zabójstw łącznie, boże 15, 25. Tak, 25. Ale przede wszystkim to jest spotkanie o pierwsze miejsce, tak. Prawda? Bo obie drużyny w tym momencie są na pierwszym miejscu w tabeli, więc ta drużyna, która wyjdzie z tego spotkania zwycięsko, będzie w tej chwili na pierwszym miejscu i walka rozgrywa się tak naprawdę o to. Trochę konfiesty, w sumie jedno zabójstwo na minutę, więc dość sporo. No dość sporo, tutaj na pewno też stres u zawodników obu drużyn. Nie wiem, czy ta Kamil tutaj nie będzie miała problemów. Trzech zawodników znajduje się tutaj, Prime 4 Team i martwa jest. Tutaj to jest druga śmierć na jej koncie. To jakaś próba taka podjęcia tego Barona, taka mini próba ze strony Kreski. Tak, no Prime 4 Team od razu odpowiedział dwoma teleportacjami, prawda? Więc tutaj nie było możliwości wzięcia tego Barona, ale spodziewam się, że Prime 4 Team z kolei podejmie tego Barona, rozpocznie go, bo w tym momencie to był wykluczony Milu, prawda? Na Kamilce. To nie był Braum. Milu jest dużo ważniejszy dla swojej drużyny, więc tamta walka była bliższa. Ta już raczej spodziewam się, że Prime 4 Team będzie w stanie ją zdominować, będzie w stanie po prostu ją będzie wygrać i Baron trafi na ich konto. Tutaj zobaczmy, podchodzą zawodnicy Kreski. Oni nie chcą tego Barona oddawać za darmo i wchodzi tutaj Hekarim. On może tutaj skraść tą bestię, ale tak też się nie dzieje. Sypią się zabójstwa dla Prime 4 Team. Oni tutaj chcą pokazać, kto dominuje w lidze Ugaming. Ezreal jeszcze tutaj walka z tym Wiktorem ostatecznie kończy się zwycięsko dla Piwka i to jest, nie, to nie jest ACA, myślałem, że tutaj o wiele więcej zabójstw się posypało w tym długim teamfajcie, jeszcze Kain pozostał sam na placu boju w tej części mapy, Ezreal gdzieś tam uciekł, ale czy będzie w stanie on uciec, no to jest no, Heavy Dream nie ucieknie, tak? Heavy Dream był sam na trzy osoby w tej chwili. Milu był tutaj dostępny przede wszystkim ze swoimi nieuchronnymi obrażeniami, więc tych obrażeń było naprawdę sporo. Nie było możliwości, żeby on się wydostał. Walka na początku wyglądała dużo lepiej, ale widzieliśmy, że gdzieś tam Meksyk był w stanie kupić dużo czasu. Oczywiście Barona udało się zabezpieczyć drużynie Prime 4 Team, ale teleportacja od Milu była dostępna, on się tam pojawił i walka, prócz tego, że Baron trafia na konto drużyny Prime 4 Team, to Kreska jednak ten teamfight wygrała i Baron tylko i wyłącznie dla Piwka, więc nie będzie raczej możliwości żadnej presji z tym Baronem na bocznych alejach. No i właśnie też zwróć uwagę, że pojawi nam się zaraz na mapie Smog Górski punkt duszowy, będzie on oznaczał punkt duszowy dla jednej z drużyn. Raczej no dla Kreski, prawda? Bo Heavy Dream jest martwy i raczej spodziewam się, że... Teraz. Czyli spodziewam się, że właśnie Prime 4 Team nawet nie odważy się na podejście pod tego smoka bez swojego junglera, ale w sumie jednak wychodzą agresywnie na tą rzekę. W tej chwili Fickle z Feng Saxem odpuszowywują mida. Nie chcą oni podejść pod tego smoka na pierwsze tempo jeszcze bez Heavy Dreama, więc tutaj tak naprawdę Prime 4 Team poczeka na swojego junglera. W sumie z tego co widzę, to Heavy Dream jeszcze w międzyczasie bierze smok, wilki, więc tak naprawdę nic tutaj za bardzo się nie wydarzy. Kreska nie była w stanie osiągnąć niczego, mimo tego, że jungler drużyny Prime 4 Team nie był obecny w momencie tego, jak ten smok stawał. No i tutaj nie wiem, czy nie szykuje nam się, tak jak już wspomniałem, kolejna walka, bo smok już się pojawia, Prime 4 Team na chwilę obecną go podejmuje, tam czekają zawodnicy Kreski, także kolejna walka na pewno zaraz będzie miała miejsce, 5000 punktów zdrowia na smoku górskim, tutaj wymieniają się na razie tymi umiejętnościami, ale do kogo ostatecznie on trafi? Podejmują walkę zawodnicy Prime 4 Team, oni trochę jednak bez followowania tej decyzji odpiera Alistar te ataki i smok górski na konto Prime 4 Team, ale zobaczmy, pierwsza już śmierć opada ten Alistar, także dość cenny komponent dla Prime 4 Team. Upadają także kolejni zawodnicy wyłapywani przez tego Hekarima i Kreska ostatecznie wychodzi zwycięsko, bo to są trzy zabójstwa, jeszcze zginie Eścik, no ale weźmie za sobą do grobu Ravila, także no dość ciekawa sytuacja, będą teraz w stanie chyba wziąć nawet inhibitor, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy ta fala nie jest zbyt mała, aby właśnie zainkasować na swoje konto. Czy pamiętajmy o tym, że podchodząc pod inhibitor Hekarim bądź Braum mogą zawsze przytankować tą wieżę, prawda, i mieć pewność, że te miniony przeżyją, więc to będzie gdzieś tam inhibitor w tym momencie na konto drużyny Kreska.
4-1 na ich konto. Do tego Smok oczywiście trafia na konto drużyny Prime 4 Team, więc podobna sytuacja co wcześniej. Objective dla Prime 4 Team, ale teamfight po raz kolejny dla Kreski i Kreska wygląda coraz lepiej i pokazuje nam, że faktycznie mogą gdzieś zwyciężyć to spotkanie, bo Baron za 2,5 minuty i tam już spodziewam się naprawdę dużej agresji i tak naprawdę może zobaczymy tak na zakończenie gry. No, powiem ci, Krystaler na chwilę obecną bardzo fajny mecz, bardzo fajnie się to ogląda, ale tak jak już wspomniałeś, Kreska wygląda coraz lepiej i oni już 2 teamfighty stoczone, czy tam nawet 3, tylko ja nie byłem obecny, 3 teamfighty stoczone tak naprawdę bez żadnych strat. Oni tutaj oczywiście oddali tego Smoka Górskiego, on poniekąd, no, on oznacza. No tylko w postaci obiektywów, prawda? Gdzieś tam oczywiście te obiektywy tak naprawdę ratują sytuację Prime 4 Team, bo gdyby to wyglądało inaczej, gdyby te obiektywy trafiały na konto drużyny Kreski, to sytuacja wyglądałaby zdecydowanie. No raczej nie chciałbyś wymieniać Smoka za śmierci 4 zawodników swojej drużyny. A to pewnie zależy od sytuacji, tak? Jeszcze przeciwna drużyna jest w stanie zabezpieczyć za to, bo z pewnością to jest soul point. I soul może też być znaczący, bo za 3 minuty już staje ten smok. Pytanie, czy walka o Noshera nie będzie gdzieś tam dużo bardziej kluczowa i pytanie przede wszystkim, czy w ogóle którakolwiek z tych drużyn odważy się na jakieś agresywne podejście pod tego Barona za 1,5 minuty. Patrz, tutaj wezwanie Boga Kuźni nietrafione, trochę tak na wiwat chyba rzucone na tą Kamil. Błysk sforsowany, prawda? Więc błysk, i tak, no na Noshorze, jak i na błysku, Milu nie będzie posiadał swojego błysku. Więc w tym momencie to w jaki sposób jest kluczowe i może zobaczymy w jaki sposób, że drużyna Prime 4 Team będzie w stanie to wykorzystać. Ale tutaj błysk za błysk nam się pojawił na midzie. Oczywiście Alistair zaraz będzie miał tego hextech błyska, ale agresywnie podchodzą zawodnicy Kreski. No duże obrażenia sypią się od tego Wiktora. On dość wydaje mi się trochę niedocenioną postacią właśnie, bo pokazywali już zawodnicy w lidze U-Gaming, że no on może coś się jednak robić, ale to, co chciałbym zauważyć, to jest to, że Baron Nashor zaraz pojawi nam się na mapie i czy jakaś drużyna jest w stanie go tak sforsować, aby zrobić go bez strat i ewentualnie właśnie zgarnąć i Barona Nashora i Smoka, bo to wydaje mi się dość kluczowe, bo... Myślę, żadna z drużyn nie będzie chciała oddać tego obiektywa bez walki, prawda? Obie drużyny będą chciały podjąć walkę, bo oddanie tych obiektywów będzie mocno kluczowe i pytanie, czy ta gra nam się przeciągnie, czy jednak właśnie ten Baron spowoduje jakieś zakończenie. No właśnie i to jest dość istotne, bo popatrz, inhibitor dla Kreski jest na midzie, także teoretycznie ten najważniejszy inhibitor... Znaczy właśnie, czy pamięć na pewno to jest najważniejszy, bo nie oszukujmy się, przy podejściu pod Barona ten inhibitor na bocie jest dużo bardziej ważny, tak? I ten inhibitor na midzie tak naprawdę, no... Prime 4 Team tak czy siak będzie musiało przepuszczywać mida za każdym razem, więc no czy ten inhibitor stoi, czy nie, to oni tak czy siak tą falę będą brali i przepuszczywali, więc ten inhibitor tak naprawdę zbyt dużo nie oferuje, prócz gdzieś tam dodatkowych zasobów. Wiesz, dlatego też ująłem to w sobie teoretycznie, bo to właśnie zależy od sytuacji też, jaka jest na mapie, ale popatrzmy, tutaj Prime 4 Team dość agresywne podejście, ta Kamil znajduje się na bocie, ona oczywiście ze swoją teleportacją, także tutaj ewentualnie jakby był jakiś wart troszkę po stronie Prime 4, no tak mam tutaj na myśli wart tak po stronie Prime 4 Team, to mogłaby być jakaś flanka, mogłoby być jakieś sforsowanie walki i potencjalnie nawet koniec rozgrywki. Uwaga, Baron Nashor na mapie, zaraz pojawi nam się Smok Górski, no to są kluczowe momenty aktualnie dla obu drużyn i to te najbliższe walki, te najbliższe momenty, ale tutaj zobaczmy Prime 4 Team dość głęboko i jest już wyłapywany Braum, już nie żyje Xavi, ale ostatecznie wymiana 1 versus 1 i double kill dla tego Wiktora, sypią się kolejne zabójstwa, Kreska tutaj nie uchodzi, Kreska tutaj pokazuje, że to oni są mistrzami na chwilę obecną tego teamfightu, Eścik także zaraz będzie wyłapany, bardzo wysokie cooldowny i to będzie koniec rozgrywki, Kreska dopisuje zwycięstwo na swoje konto i Kreska pokazuje, że to ona teraz króluje w potężnej lidze U-Gaming. Tak i 5-1, w sumie teamfight zakończył się tak samo jak każdy poprzedni i Prime 4 Team naprawdę próbował sforsować, próbował cokolwiek osiągnąć, udało wyłapać się Brauma, ale to było za mało, nie miało to najmniejszego znaczenia i mamy koniec gry, Kreska wygrywa to spotkanie i będzie w tej chwili królowała w górnej części tabeli. Oczywiście zapraszamy na nasze sociale. Oraz zapraszamy na krótką przerwę tuż przed ostatnim spotkaniem dzisiejszego dnia.
Siema, witamy. Orion kontra Gearstorm. Mamy już meczek, mamy już właściwie drafcik w tym momencie. A komentować dla was ostatnie dzisiejsze spotkanie będą Igor Iker Weapon oraz... Kasper, Kasperski, Gutkowski, witamy serdecznie. Siema, siema. Ja się stęsknię za mikrofonem na Eugaming, nie wiem jak ty. No, wiesz... Nie wiem jak ci na to odpowiedzieć, powiem ci szczerze. Troszeczkę z pewnością. Troszeczkę z pewnością, ale powiedziałbym tak. Zawsze jest odpowiedni czas, żeby skomentować jakiś mecz wspólnie i dzisiaj dokładnie tak 30 listopada, godzina 20.05 przychodzi właśnie ten czas, żeby to właśnie teraz zrobić. Jak nastawienie, Iker? Jak się czujesz dzisiaj? Ja się czuję świetnie, ale czuję, że Max Warrior trochę utarł nos, podebrana to Samira, przeszła przez fazę banowania, ale mimo wszystko będzie po stronie Orion Empire, a nie w rękach Max Warriora właśnie. No ja chciałbym zauważyć, że Max Warrior jest tą osobą, która tak bardzo, a zawsze się angażuje we wszystkie dyskusje na naszym czacie gamingowym, że byłbym zdziwiony, gdyby dzisiaj tak nie było po meczu, że o, czemu Samira to, czemu Samira tamto. No, Samira to jest big i powiem ci tak, jeżeli dojdzie do sytuacji dzisiaj, w której Glitchstorm przegra ten mecz, czego oczywiście chłopakom nie życzę, bo jesteśmy bezstronnymi komentatorami, to gwarantuję ci, że pierwszą rzeczą, którą pisze Max Warrior, będzie to wszystko przez Samira na first picku. Ciekawa teoria. Jest taka szansa, ale śmiało możemy powiedzieć, że jest Ginek w rękach Max Warriora, no i właściwie dwaj najsilniejsi aktualnie strzelcy, no będą widziani podczas gry. Zdecydowanie, nawet powiedziałbym, że Jean jest w tym momencie tak kompletnie niezbalansowany, że ciężko jest tak naprawdę cokolwiek na niego zrobić, ale bardzo ważna rzecz, o której tutaj trzeba porozmawiać, to, że Samira kontroluje Jeana, dlatego poniekąd nie rozumiem tej wyboru Jeana, Samira. Z tego względu, że Samira jest często wybierana jako kontra Jeana, więc to jest ciekawe. Jest również wybrany Zeraf. No, tutaj będzie naprawdę ciekawa rozgrywka nam się szykuje, a Pantheon Jean, to jak już dobrze wiesz, bardzo dominująca linia. No zdecydowanie, więc myślę, że te bany właśnie ofensywne supporty, czyli Leona i prawdopodobnie Nautilus, tego bym się najbardziej spodziewał, bo no, dwa naprawdę świetne supporty w połączeniu z Samirą. Może to jest jakiś sposób właśnie, żeby wygasić tą Samirę. Wiemy, że Max Warrior po prostu kocha nią grać, więc raczej zna tą postać, zna jej słabe strony, jak i mocne, więc właśnie dlatego ten Pantheon prawdopodobnie wybrany. No już wielokrotnie w naszych transmisjach rozmawialiśmy o tym, że cała praktycznie ekipa Glitchstormu gra pod Max Warriora. To jest poniekąd nawet nie tyle co ich wina, co powiedziałbym, to jest poniekąd rzecz, którą trzeba zrobić. Małka jest banowany i nawet zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że to jest Małka jest banowany pod supporta, a nie na topa. Spora szansa na to, no bo point and click cecek na Jinka, no to zawsze dosyć przyjemne, no Samira może tego cceka przedłużyć, więc jakikolwiek rodzaj cceka na bocie z Samirą jest po prostu turbo OP. No zdecydowanie jest, ale Zoe Peak to jest bardzo ciekawe. Jak myślisz swoją drogą? Czy myślisz, że w Orion, kto prowadzi draft w Orion? Bo ja mam swoje sugestie, ale jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Ja myślę, że osoba grająca na midzie w tej drużynie może prowadzić coś tam w tego drafta faktycznie. Myślę, że jak najbardziej jest taka drużyna, jest taka możliwość. Troszeczkę mi się język zaplątał, jak widać. Okej, i zobacz, że jest Cassiopeia. Odnośnie Mida. I czy jest Seraph na supporcie? Seraph Samira. Bardzo opresyjna linia. Powiedziałbym nawet, że bardzo mobilna. Jest taka możliwość. Z drugiej strony, wiesz, to jest bodajże, jeżeli się nie mylę, debiut Orionu w lidze naszej, na streamie. Tak, tą podmianka poszła za mi, faktycznie. Tak, co oznaczałoby, że szykuje nam się ich debiut i widocznie w debiucie chcą nam zaimponować, wybierając kompozycję, która jest wzięta pod młyn. Myślę, że będziesz mieć bardzo dużo roboty dzisiaj, Ikar, w tym meczu, bo szykuje się naprawdę ostra rozgrywka, bym powiedział. No i tak wracając do tego, kto kieruje właśnie draftem w Orionie, to ja bym powiedział, że na tym ostatnim piku skierowałbym trochę oczy na czarnego Piotrusia, bo wiemy, jakim on jest fanatykiem właśnie tej postaci wybranej na ostatnim piku po stronie niebieskiej. Ale odpowiedzią na Malphite'a będzie Mordekaiser i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna odpowiedź. Oj, zdecydowanie. Mordekaiser bardzo mocny pick obecnie i potrzebowali trochę tych AP obrażeń. Mieli Zoe, chcieli dołożyć jeszcze Mordekaisera i Mordekaiser w obecnym patchu, na obecnym generalnie state'cie gry, że tak powiem, jest bardzo silny. Bardzo silny. No właśnie tak dużo mamy tych silnych postaci aktualnie po tych zmianach itemów.
W sensie są naprawdę, jest sporo postaci, które są, tak jak powiedziałeś, bardzo, bardzo, bardzo silne. No, powiem ci, że chyba najwięcej od jakiegoś czasu, nawet bym powiedział. Z tego względu, że jest Jean, jest Samira, jest Mordekaiser. Nawet powiem ci szczerze, że Ornn potrafi zrobić nadal naprawdę horrendalny damage. To są ogromne liczby, jak sobie potem na to spojrzysz. Ale i tak nikt się nie równa z wielkim Sionem, który po prostu wszystkich innych tanków powala. Więc tak się to właśnie prezentuje na chwilę obecną. No i ten Amumu jeszcze wcześniej niezbalansowany, teraz trochę ponerfiony. I temy, które z nim współgrały, również dostały nerfa, więc nieco osłabiony z pewnością. No on był problemem. Był problemem przez ten jeden paczek. No przede wszystkim powiem ci tak. Dobrze dla nas, że nie ma w tej meczu tanków aż takiego. Bo powiedziałbym, że patrząc na zarówno na drużynę Orion, jak i na Rich Storm, to nie ma tych tanków dużo. Przede wszystkim, no okej, jest Malphite, ale Malphite został wzięty tylko i wyłącznie po to, aby utrudnić życie Max Warriorowi w tym przypadku, z tego względu, że jednak, no, Jean nie lubi grać na tanków. A Mordekaiser też nie jest takim exactly tankiem, bym powiedział. To jest bardziej taki 50-50 tank, że kiedy on bardziej pójdzie pod AP, to jasne, będzie mieć to zdrowie, będzie mieć tą tarczę, ale to nie jest taki typowy Ornn, Sion, Poppy, etc. No tak, faktycznie, faktycznie. I powiedz mi tak szczerze, czy widzisz jakąś szansę, żeby Max Warrior wraz z Insektem wyszli z tej linii do przodu? Bo wydaje mi się, że Xerath cały czas właściwie obijając Panteona za pomocą przewagi zasięgu, naprawdę, naprawdę dużej, no bo Xerath jest tą postacią, która no, ma ten zasięg jeden z większych w grze. Czy będzie jakaś możliwość dla Insekta, aby na tyle się zbliżyć, żeby wskoczyć, zastunować rywala, no i pokusić o jakieś zabójstwo? Bo ja szczerze, jak ogrywałem podobny mecz właśnie, no to nie znajdowałem tego miejsca. Myślę, że zdecydowanie. Wiesz, sam fakt, że Samira przeszła, pokazuje tylko i wyłącznie to, że w takim razie Max Warrior stwierdza, ok, możecie sobie wziąć Samira. Jeżeli weźmiecie Samirę, to ja mam coś przygotowane i widocznie, jeżeli odpowiedzią ma być Panteon Jean, to odpowiedzią jest Panteon Jean. Więc tak. Uważam, że Panteon będzie w stanie coś dla siebie znaleźć. Pytanie jest tylko takie, czy Jean będzie w stanie do tego zafollowować. No na pewno będzie w stanie przedłużyć CC-ka, bo no, Jean też tego zasięgu wcale nie ma najmniejszego, ale to już zobaczymy właściwie później. No z trochę nietypowych wyborów Orion Empire. Nie chodzi mi w tym momencie konkretnie o piki, a bardziej o pozycje, na których grają zawodnicy, no bo Yaken na supporcie. Yaken na supporcie, ale wiesz, może to jest... Wiesz, mieliśmy wiele takich historii na scenie profesjonalnej, półprofesjonalnej, gdzie takie mecze for fun sprawiały, że nagle, wiesz, ktoś odnajdywał się w tej roli. Widzieliśmy... Oczywiście nie będziemy tutaj porównywać Yakena do Ambitiona, ale widzieliśmy Ambitiona, który zmieniał swoją linię, widzieliśmy wielkotniki Kisa, który zmieniał swoją linię. Tak samo jak i widzieliśmy inne postacie z polskiej sami prosceny, jak i profesjonalnej sceny, którzy zmieniali swoją linię. Nie powiedziałbym, że nagle się Yaken zdecyduje na grę na supporcie, ale wszystko jest możliwe. Jestem sobie ciekaw, co go do tego skosiło właściwie. Też nie spodziewałbym się osobiście jakiejś zmiany roli głównej, ale ciekawe wydanie, zobaczymy jak się Yaken w tej roli odnajdzie, bo z tego co widziałem, no to dzisiaj rozgrywali zaległy mecz na Shinobi Clan, no i są Orion Empire z wynikiem 1-6, przegrali na Shinobi Clan. Powiedziałbym, pierwszy mecz jest zawsze najtrudniejszy, tak? I potem po tym pierwszym meczu jest coraz łatwiej i łatwiej. Wiesz, zostali już ochrzczeni, tak? Teraz przyjdzie czas na ochrzczenie na streamie i zobaczymy, jak im pójdzie. Ja jestem, uważam, fanem. Przede wszystkim dlatego, że takie kompozycje to jest to, czego potrzebujemy w tej lidze. Potrzebujemy tak zwanych dymów, jako że niestety nie ma z nami dzisiaj Mario na transmisji, to on nam tych dymów nie dostarczy, ale w takim razie odpowiedzialność spada na zawodników, między innymi właśnie na Malphite'a, na Xerath'a, na Cassiopeia. Jestem w stanie, że będą w stanie sobie dać radę jak najbardziej okej. Okay. Ciekawe, powiem ci szczerze. Słuchaj, jak ty zobaczyłeś te drafty? Takie trochę pytanie ratunkowe, takie klasyczne, bym powiedział. No to który ci się bardziej podoba? Powo patrząc na wybory komfortów i na wybory takie, które sprawią, że to wszystko ma sens, ręce i nogi, powiedziałbym, że drużyny Glitch Stormów, z tego względu, że mają, można powiedzieć, kompozycję pałkującą, gdzie może pałkować z daleka, może zawsze użyć swojego ultimate'a jako po prostu inicjacji. Z drugiej strony jest Zoe, która po 20 minucie również bardzo mocno będzie
będzie połkować. Pytanie jest jedno. Czy w tym momencie zawodnicy Orionu przygotowali nam coś, o czym jeszcze nie wiemy i po prostu zastępują to i mają to przygotowane? No bo kompozycja sama w sobie wydaje się być bardzo chaotyczna, ale może to wszystko właśnie, wiesz, to jest taki... Prawdziwi artyści kryją piękno w chaotycznym, w chaotycznej, wiesz, otoczce. Więc może to jest właśnie to. No Jin z drugiej strony, więc trochę bym powiedział, że no niestety gdzieś tam to porównanie uciekło, bo no Jin jest tutaj naszym wariatem, który odnajduje gdzieś tam w cierpieniu, bólu innych osób, a właściwie to śmierci, sztukę. I do niego by to najbardziej pasowało, ale tak, tak jak powiedziałeś, no ten chaos prawdopodobnie będzie, jeśli tylko Orion Empire sobie tego zażyczą. I myślę, że Samira w takim chaosie z jej Inferno Trigger naprawdę dobrze się odnajduje. Oj, zdecydowanie. Powiem nawet szczerze, że mając takie postacie właśnie jak Malphite, to wbrew pozorom on może bardzo dobrze pilować, nawet nieświadomie to robić. Wchodząc po prostu w przeciwny teamkom, podrzucać ich i wtedy Samira ma łatwe targety i po prostu sobie wchodzi. Przede wszystkim, no tutaj się szykuje naprawdę ostry pojedynek. Przypomnijmy tylko skład jeszcze na szybko drużyny Orionu. Czy ja mam to zrobić, czy ty chcesz, Ikar? Możesz, nie zabiorę ci tej przyjemności. Jak najbardziej. No to Piedecak w dżungli Shadowas, na midzie Inka, czyli znany i lubiany trener, a na bocie Anyone i na supporcie Yaken, więc no... Ciekawy roster, tak jak napisał Czarny Piotruś na czacie. Ciekawy to co najmniej powiedziane. No zdecydowanie. Wydaje mi się, że nietypowo, tak jak już wcześniej wspominałem, no Inka w ogóle w pozycji gracza, Yaken na supporcie, ale wydaje mi się, że możemy już powoli zejść na króciutką przerwę i zobaczymy się konkretnie w gierce. No siema, Kasper. Jak ci się podoba to, że Czerwoni próbują jakiejś agresywnej zagrywki? No, podoba mi się to jak najbardziej. Przede wszystkim, wiesz, no, trzeba zażyć agresywnie. Na takich zawodników jak Yaken i Inkotei nie ma, wiesz, co grania defensywnego. Trzeba tutaj zacząć ostro grać i to mi się podoba. No, ten G musi się rozkręcić na tym Dark Harvestie zdecydowanie. No tak, Dark Harvest Jin wraz z kolektorem. Myślę, że to całkiem spoko się kombinuje. Więc faktycznie Teruna pasuje do tego.
No, powiem ci szczerze, że ciężko dosyć czasami znaleźć dla Gina te zabójstwa, ale po to został właśnie wzięty Pantheon, żeby być w stanie tutaj na linii zdominować i być może zgarnąć jakieś staki na Dark Harvestie. Ja ci powiem szczerze, sam z doświadczenia wiem, niekoniecznie z mojego granego doświadczenia, ale z doświadczenia moich graczy, że ciężko temu Ginowi idzie, jak ma 1-2 staki do 20 minuty, to jest naprawdę jedna wielka katorga. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Jest trochę nietypowo, bo nie znajduje się jeszcze na linii. Gdzieś tam próbuje przeszkodzić rywalom na pewno. I późny ten wart, postawiony ostatecznie. I zobacz też na start Max Warriora. On z budkami i czterema podkami. No, Max Warrior tutaj, wiesz, on zawsze ma swoje taktyki. I dobrze dla niego. I przede wszystkim on musi tutaj zdominować tą linię. Innej opcji nie widzę. Jeżeli on nie zdominuje tej linii, to jest dokładnie to, o czym ja mówię. Pantheon powinien wchodzić od razu praktycznie z tym Ginem i to jest to. Ignite i zmuszony do recallu praktycznie od razu. Max Warrior, przepraszam, Anyone, jak i do użycia heala. Ja myślałem, że Anyone to będzie zmuszony za pomocą śmierci do tego recalla, bo Max Warrior gdzieś tam mógł zgridować na flesza, zgarnąć tego First Blooda, ale nie pokusił się o to. Jest zimna krew zachowana. To, czego często właściwie mu brakuje. O, zdecydowanie, ale zobacz, bardzo, bardzo ciekawa rzecz ze strony Kindred, która praktycznie od razu przyszła obok Warda, żeby nie dać się zespotować i w tym momencie robi swojego blue buffa. Drużyna czerwona nie ma pojęcia, co się w tym momencie dzieje z tą Kindred i to jest bardzo dobre zachowanie ze strony Shadow Asa. Inteligentnie, faktycznie gdzieś tam może kolot trenera był na bieżąco, oczywiście tak zażartuję bardziej, że może faktycznie spodziewali się tego Warda, przeszedł dookoła i totalnie drużyna czerwona może nie mieć pojęcia, gdzie się właśnie znajduje leśnik przeciwników. Bardzo możliwe, bo zobacz, Mordekaiser nie jest w stanie skraszować tej fali przeciwko Malphite'owi, co oznacza, że w 2.30 nie był w stanie postawić Warda w tribuszu, ani nawet w krzaku na dole, co również oznacza, że w tym momencie Kindred ma tak naprawdę wolną ścieżkę i ona jest tak po prostu niewiadoma. Jest jedna wielka niewiadoma i znak zapytania, jeżeli się na nią patrzy. Oj, ostatnio z niewiadomymi to mam bardzo złe wspomnienia w studiach, powiem ci szczerze. Nie fajnie jest. A co studiujesz? Elektronikę i telekomunikację, pierwszy semestr teraz. I powiem ci, że jak wszystko przejdę, wszystkie przedmioty, które aktualnie mam, no to jak przychodzi matma, co do czego i widzę to, no to mi się przykro robi, nie będę ukrywał. Ale mamy pauzę, już zresztą wznowienie gierki. I dwa CS od Anyone nie wyglądają wcale ciekawie póki co. Wyglądają i zobacz, co się dzieje dalej. Na hapteki, na bocie zobacz, bo to jest jedna wielka dominacja. Myślę, że Kindred będzie musiała tam za niedługo na pewno zawitać. Oj, tylko żeby się nie przejechała, bo Mikfil już w jej dolnym lesie, więc Shadow Us raczej może tylko się natknąć na rywala. Priorytet również ze środkowej alei od strony czerwonej, więc nie ma czego szukać Shadow Us na dole. No, nie ma czego szukać, ale również Kindred nie ma czego szukać na górnej alejce, bo zobacz, że jej stack znajduje się w rzece dolnej, co jednocześnie oznacza, że Shadow Us w tym przypadku będzie się musiał obejść smakiem, tak samo jak i Samira i Zeraf, którzy muszą cofać blisko swojej tier dwójki. No to jest tragiczna sytuacja. Wiesz, co jest tragiczne? Nie Anyone. Wiem. Anyone, 4 creepy recall. No ale on nie ma innej opcji, w sensie to nie jest tak, że mógł cokolwiek zrobić w tym momencie. Przez to, co w się sensie stało na level pierwszym, to jest koniec. To jest kompletny koniec. To jest świetny recall ze strony Max Warriora. No i nie mogę się doczekać na ten moment, w którym on przyjdzie na chat i będzie a nie mówiłem? Mogę zostawić tą Samirkę, faktycznie, ale no właśnie, to jest to, Max Warrior, słynna top 1 Samira na świecie, trochę żartem, no i wie jak na nią grać i pokazuje to naprawdę doskonale, pokazuje, że wraz z Insektem są jednym z najsilniejszych botlane'ów w lidze. To jest niezły statement, ci powiem. To jest naprawdę bold statement. I powiem ci, że jestem tego pewien. Wiesz, po wyrzuceniu od DT Gaming powiem nawet więcej, że jest tak najbardziej możliwe. Z tego względu właśnie. No. Zobacz za to na Pantheona, co on robi. Już teraz rotacja do mida będzie wchodzić do przeciwnej dżungli. Najprawdopodobniej, żeby szczyścić tego Warda postawionego w tym buszu, ale za to Jean pozostawiony sam sobie, więc ja na miejscu Pantheona jak najszybciej bym tam wracał, bo nie wiem, czy zostawianie Max Warriora samego sobie to jest dobry plan. No, z pewnością gdzieś tam to przećwiczone było. Insekt lubi sobie trochę poschodzić z linii, mimo wszystko pozostawić Max Warriora, a ten inteligentnie, nawet dalej za swoimi kasterami stoi bezpiecznie, nie kusi Xerafa, aby ten go w jakikolwiek sposób zestunował, no i Jaken niestety trochę związane ręce przez brak zasięgu.
Oj, Insekt, na ten moment zakolatowałeś i faktycznie wchodzi N1, może pokusić się o zabójstwo, jednak już podpalony, zestunowany również, Insekt fleszuje do tyłu, ale będzie za nim pędził Leśnik drużyny niebieskiej, zgarnie First Blooda. N1, co ty tutaj zrobiłeś, czemu podszedłeś do rywala, czemu prosiłeś się o tą śmierć? Jeszcze świetna rotacja od Hadoty, który zgarnia kolejne zabójstwo na konto Glitchstormu, no i do tego będzie dołożony Smog. Tak, powiem nawet tak, świetny first blood ze strony Shadowasa, ale jeszcze lepsza odpowiedź ze strony drużyny Glitchstormu. Świetna odpowiedź przede wszystkim ze strony Zoe, która się tam pojawiła, i Gina, który był w stanie zabić tą bezbronną Samirkę. No niestety nie wyszło w tym przypadku. No była próba wykluczenia Insekta, ale niestety mecz na bocie 3-3, jednak gdzieś tam na rzece jeszcze włapany właśnie support drużyny niebieskiej przez midlanera rywali, no i wyszło 2-1 zgarnięty ten Smog, ale wracając do tego, co się dzieje aktualnie na linii, no to może być próba wykluczenia jakiejś na środkowej alei. Hadoty ma przewagę poziomu i chciał to wykorzystać, jednak wydaje mi się, że wyszedł na minus z tego trade'a. Tak, wyszedł troszeczkę na minus, ale przede wszystkim zobacz na rotację Malphite'a, który już tutaj się pojawia. Oj, bardzo odważne i może się faktycznie pokusić o jakieś zabójstwo, jednak poleciały już flesze, zgarnia zabójstwo Hadoty i będzie cały czas walczył. Jednak ten tower shot zakończył jego życie. No i shutdown na konto Decaka, świetnie zatańczył, jeszcze zrespektował rywala, a w międzyczasie na dolnej alei upadł Insekt. Max Warrior też mógł podzielić jego los, ale nie tym razem. No nie tym razem, na szczęście dla Max Warriora w tym przypadku, na szczęście, bo było bardzo blisko. Zobacz na Xerafa, czy on będzie w stanie wykończyć? Nie będzie. Nie tym razem, zmisowane. Nie udało się niestety. Jaken widać, że bez doświadczenia, może na Xerafie, może gdyby był ten Maokai z górnej alei, gdzieś tam pik, między innymi, to właśnie może by to wyszło, chociaż teraz N1 ze świetnym wejściem, ale nie trafiony kolejny strzał. Ale jeszcze... I Max Warrior na krawędzi. On nie może tam zostać, ale jest Pantheon. To może się obrócić przeciwko drużynie niebieskiej, jeżeli zdecydują się być tu greedy, ale ostatecznie dopuszczają alejkę i decydują się na bezpieczny, no właśnie, czy bezpieczny recall. To się okaże za chwilę. No Insekt na pewno nie chce dopuścić do tak bezpiecznego recalla i tak szybkiego. On będzie próbował to przerywać jak najwięcej razy, chociaż teraz może nawet pokusić się o zabójstwo, chociaż już zestunowane duże obrażenia od N1, on będzie gonił, no i Insekt może być w tarapatach. Max Warrior cały czas został, zobacz, że on ma już dostępną kurtynę i faktycznie... Reportacja może być. Podnosi ją do góry, pierwszy strzał trafiony w Jakena, Jaken cały czas żyje i wycofuje się z zasięgu kurtyny. N1 dzięki swojemu W, no uratował swojego supporta. No, uratował swojego supporta, ale bardzo mnie dziwi to, że Mordekaiser nie zdecydował się na teleportację na plecy. Zobacz, ten ward był tam postawiony przez cały czas. Miał naprawdę darmową rotację w tym przypadku, ale oj, Zoe, w tym przypadku to, co ona robi z Cassio, to jest jedna wielka demolka. No, wychodzi to całkiem ładnie, jednak Max Warrior w końcu upadnie. No, za długo został na tej linii, no i jego los może przypieczętować Insekt, ale nie tym razem. Upada Jaken, który się zapędził. No Jaken troszeczkę zbyt koki w tym przypadku i to ukróci go o głowę. No nie chcesz tego widzieć, jeżeli jesteś fanem Jakena i na pewno nie chcesz tego widzieć, jeżeli jesteś fanem drużyny niebieskiej w tym przypadku. 4-4 i tak jak mówiliśmy, średnia zabójstwo na minutę. Wygląda to póki co nieźle i krwawo. No i jest sporo dymów, faktycznie. Ale czekam, aż Aras pokusi się o jakieś solowe zabójstwa. No jednak ten kołpak rzucony, dodatkowy z movement speed od Malphite'a, nie pozwala na wejście w dłuższą wymianę Mordekaiserowi. Niestety, oczywiście dla niego, no bo w takich wymianach raczej wychodziłby do przodu. Jean przede wszystkim w tym momencie 5 staków na Dark Harvestie. 8, no teraz już 9 minut. No to jest naprawdę niezły wynik, jak dla Max Warriora. Mamy potyczkę w dżungli. Oj, Mikfil, jesteś pozostawiony sam na dwóch, jednak pędzi już Insekt. Czy ty to przeżyjesz z pewnością? I wykluczony Leśnik Shadowass niestety postradał rozumy w tym momencie i wykluczony również Max Warrior na dolnej alei. Pozostaje jeszcze Mikfil do zabicia, ale to się nie udaje. Zabity za to właśnie Insekt. Oj, i tutaj może się o coś pokusić Hadotę, nietrafiony zupełnie tym Petrify na rywali, wow. No i zgarnia to zabójstwo Hadotę. Ale to grał. Świetnie się obrócił od właśnie tego Petrifying Gaze i po prostu wykończył midlanera. No, pan trener nie jest teraz zadowolony, zdecydowanie nie. No, gdzieś tam ograny, czy to wizją, którą... Drużyna czerwona ma naprawdę świetną na dolnej rzece i to jeszcze raz możemy podkreślić względem tego, jak ważnym zawodnikiem jest właśnie Max Warrior. Naprawdę 3 control bardy na jednej stronie rzeki to jest całkiem sporo. Tak, ale one tam już
są od pierwszej walki, która miała tam miejsce, czyli dokładnie od minuty numer 5, czyli one się tam utrzymują przez 5 minut, to tylko świadczy o tym, że drużyna niebieska nie jest raczej skupiona na tym, a odnośnie tego, na czym są skupieni, to najprawdopodobniej będzie to ten Herald, który stoi już od 2 minut w górnej rzecze i po prostu jeszcze się nie rusza. No tak, i faktycznie w kierunku jego skierował się Shadow Ass, jednak chyba nic z tego więcej nie będzie. Bardzo mi się podoba, jak Hadotę cały czas połkuje z bąbelka właśnie tą Cassiopeię, która nie ma za bardzo jak na to odpowiadać. No, to nie jest najłatwiejszy matchup dla Cassiopeii. Jeżeli będzie sobie w stanie wyrobić jakąś przewagę na początku, to potem jest to o wiele łatwiejszy matchup, ale kiedy ta, przede wszystkim najgorszy koszmar zaczyna się wtedy dla niej, kiedy tier 1 na midzie upada i wtedy Zoe po prostu będzie wszędzie tymi bąblami rzucać i będzie najbardziej irytującym czempionem, jakim możliwie może być. Nie bez powodu jest tyle fanów usunięcia jednak tej postaci z gry. No generalnie ja nie jestem fanem mechaniki uśpienia, ale na pewno Orion Empire chciałoby uśpić Max Warriora po raz kolejny i gdzieś jest próba od Shadow Assa wejścia do dżungli rywali, może chcieli setupować dive na dolną aleję właśnie, no i Max Warrior widzi rywala, więc na spokojnie mogą się przed tym obronić. Jednak gdzieś w międzyczasie McPhill zgarnął Heralda, a żeby nie zostać z niczym, Orion Empire będzie chciał zgarnąć smoka. Powiedziałbym uściśnięcie dłoni. Wybierzecie Heralda, my weźmiemy smoka, to jest fair deal dla nas, uznajemy, że to jest okej. Okay. Jeżeli im to pasuje, to jak najbardziej jestem za tym, ale zobacz, ultimate użyty na górnej alejce. No i Aras będzie próbował zgarnąć solowe zabójstwo, ale czy to się uda? Uda? No nie tym razem, zmuszony jednak mimo wszystko do użycia ultimate'a Malak. A na dole posypało się zabójstwo, którego bym się nie spodziewał. No... Jin bardzo szybko w tym przypadku wykluczył tą Samirę. To nie pierwszy raz, jak jest w stanie to zrobić, tylko już drugi w przeciągu 12 minut, więc powiem ci szczerze, Max Warrior póki co wygląda całkiem nieźle. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale ten, kto nie wygląda nieźle w tym przypadku, to jest Shadow Ass. On nadal od tych już praktycznie 13 minut na jednym staku. Oj, ale Inka pogubił się, nietrafiony Petrifying Gaze i wysadzony już w tym momencie. Niestety Lamp's Respite również zagrane nieco za późno i może poszukać nawet kolejnego zabójstwa. Hadotę podniesiona kurtyna, Max Warrior zgarnia zabójstwo i insekty również i mają to 3 darmowe zabójstwa dla Glitchstorm. I oni teraz mogą wyciągnąć z tego naprawdę dużo. No właśnie, to jest moje pytanie, czy mogą, bo zobacz, co robi Max Warrior. On chce iść po więcej, on nie ma dość i on pójdzie po więcej w tym przypadku, wskakuje w to, stunuje i Samira ma dość tego meczu. To jest trzeci raz, gdzie zostaje zabita przez Jina i to wygląda absolutnie fatalnie. I odpowiadając na twoje pytanie, będą w stanie coś wziąć, będą w stanie wziąć tier 1 na dolnej alei. No First Tower, naprawdę sporo plate'ów teraz na konto Max Warriora, więc on jak najbardziej szczęśliwy. Nie dość, że chyba 2 zabójstwa konkretnie w tych walkach, to jeszcze Gold's First Towera, kolejne plejty, więc on jest w 7 niebie. W 7 niebie, zdecydowanie, ale 7 to chciałoby mieć w tym momencie drużyna niebieska, chociaż zabójstw, bo nawet do tego jeszcze nie doszli. No na to jeszcze będzie czas, przynajmniej na pewno mają taką nadzieję, bo jak na ten moment sobie spojrzysz, to jedyną osobą, która jakkolwiek stara się utrzymać tą grę, to jest Malphite, który nie wychodzi aż tak źle, pomijając ten 40-CS-owy deficyt. No tak, nawet powiedziałbym, że wychodzi lepiej od Aralsa, który właśnie w tym momencie może faktycznie upaść. Shadow Ass odwiedził górną aleję i zgarnął zabójstwo na swoje konto. No i 0-1-0, 40 creepów co prawda do przodu, ale ta przewaga zaraz się zmniejszy i zobacz, że jest wejście na górną aleję, z którym Decak może sobie nie dać rady. Z takich ciekawostek, no bo on prawdopodobnie już upadnie, nie ma swojego ultimate'a dostępnego, więc pogodził się ze śmiercią. Zobacz, ile Eclipse posiada drużyna czerwona. No, to tylko świadczy o tym, jak bardzo niezbalansowany jest ten przedmiot. Przypomina mi tą sytuację sprzed paru miesięcy, gdzie Death Dance był budowany praktycznie na każdym czempionie, który walczył. Było to na ADC, było to na midzie, było to nawet w dżungli i na topie, więc no niestety, tak, takie mamy czas obecnie. Sezon 11 witamy. Oj, no ale to jest presezon. Jeszcze nie wrzucajmy to do tego do sezonu. Ale wrzucić na pewno może Alt F4 na klawiaturę Jaken, no bo upada po raz czwarty w tej gierce, no i ten bot Orion Empire zupełnie nie ma nic do gadania. Może właśnie w tym przypadku byłoby lepiej, gdyby zagrał może Fiorą, może Olafem na tym supporcie? Może albo faktycznie może... wyszłoby to lepiej. Jest taka możliwość, powiem. Jest taka możliwość jak najbardziej. No, powiem ci tak. Na ten moment 6000 sztuk złota przewagi w 15 minut to jest jedna wielka masakra. I co może zrobić? Oj.
O, jedyne co może to umrzeć po raz kolejny. Inka, no również czwarta śmierć na jego koncie. No i coraz gorzej to wygląda dla Orion Empire. Glitchstorm coraz bardziej się rozpędzają, zgarniają tak naprawdę darmowe zabójstwa, a co za tym idzie, również i obiektywy. No, obiektywów póki co to mieli dwa na swoje konto, czyli pierwszy Herald, jak i Smog, ale czy będą w stanie zamienić to na więcej, bo zobacz, minuta w tym momencie do następnego smoka. Jeżeli sobie spojrzymy na drużynę czerwoną, wszyscy są praktycznie przed recallami i zobaczymy, czy się na nie zdecydują dokładnie tak. Widzimy, że się na nie decydują. Mądre i poprawne zagranie ze strony drużyny Glitchstormu, czyli recall na minutę przed smokiem, po to, żeby za chwilę i postawić słusznie na im wizję. Tego moglibyśmy się z pewnością spodziewać. Jednak Arald nie stosuje teleportacją. On chyba zostanie odesłany może i na górną aleję, albo zostanie tu mimo wszystko, bo ten smok za niecałe 40 sekund, więc raczej przydałoby się zabrać do swojego świata Shadowasa. No, zdecydowanie przydałoby się, ale zobacz, kto za chwilę może wyglądać w tym świecie, bo Arald w tym przypadku ma walkę z Malphite'em ponownie, ale ostatecznie obędzie się bez większych dymów, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni akurat w tej grze. Chciałbym tylko jeszcze na szybko przypomnieć, że na ten moment Jhin 4 zabójstwa, 10 staków na Dark Harvest. I dwa item. Ja wiem, że ty fanatyk Dark Harvesta, ale ja chyba zostanę fanatykiem Hadoty, bo on z kolejnym świetnym wykluczeniem, które z pewnością zapewni już drużynie Glitchstorm tego smoka. No powiem ci tak, jeżeli coś jest definicją one-shota, to jest to. To jest dosłownie to. Na dwie raty takie małe, bo jednak trzeba było pierwsze slipować i potem dokończyć, ale jednak myślę, że jak najbardziej zaliczymy to do tego. Tak jak w tym przypadku drużyna czerwona zaliczy sobie wizję w dolnej części lasu przeciwko drużynie Orionu. No i mogą również zaliczyć kolejny obiektyw na swoje konto, bo prawdopodobnie Herald będzie przez nich wzięty bez większych oporów. No, powiem tak. Nawet drużyna niebieska nie powinna tutaj walczyć, z tego względu, że walka tutaj byłaby zwyczajnie, powiedziałbym kolokwialnie, trollowaniem. No nie są oni w swoich power spike'ach. Zobaczmy na ich itemy. Na ten moment Malphite jedyne, czym się może poszczycić, to Sunfire. I to jest jedyna dobra wiadomość dla drużyny niebieskiej, dlatego że Malphite jedyne, czego chce, to być tankowaty w tym przypadku. Jak na niego spojrzymy właśnie w tym momencie, to wygląda dobrze, bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, tylko Liandry's dla Cassio, tylko Kraken Slayer dla Kindred, to nie jest wystarczająco. Oni potrzebują więcej. Dwa itemy, trzy itemy. To jest ten punkt, w którym oni mogą walczyć. Oj, ale Anyone nie ma o co walczyć, bo po raz kolejny wyłapany przez Insekta wraz z Mikwilem, no i niestety N1 cały czas gnębiony, chociaż teraz Hadotę mógł się nieco zapędzić, ten DPS od Inki jest naprawdę ogromny i łapie zabójstwo, łapie ogromnego shutdowna, odgryzł się na rywalu. To może być sposób, w który oni wrócą do tej gry, tego typu właśnie shutdowny, zobacz, uj! Oj, świetny ultimate teraz od Malphite'a i może faktycznie Mikwil jeszcze upaść. Lamp's Respite jeszcze zagrany, bo wykluczony by został Shadowass, nieco się niestety zapędził, a Max Warrior, jak zawsze, sam na trzech, on się nie boi, on idzie do przodu. Chociaż teraz wypchnięty już przez tą falę minionów, no dobra. No teraz wróci, ale zobacz, jak bardzo zaczyna drużyna niebieska starać się wygrać ten mecz. No można powiedzieć, że zaczynają grać coraz bardziej aktywnie, nadal 7000 do tyłu, ale są w stanie wrócić do tej rozgrywki. Ja widzę scenariusz, w którym oni są w stanie wrócić do tej rozgrywki, jak zgarnią się te shutdowny, jak Malphite i Cassio będą jeszcze troszeczkę dla siebie zarobią, będą te kolejne power spike'i, to jest taka możliwość. I tak zapytam cię, bo może orientujesz się nieco bardziej, bo nie ukrywam, że no te nowe przedmioty jeszcze trochę robią mętli w głowie. Czy ten Kraken Slayer jest koniecznie potrzebne dla Shadowasa? Bo mi się wydaje, że byłyby lepsze przedmioty strzeleckie na konto właśnie tego leśnika, chociaż Shadowas teraz może być wyłapany, ale skupili się jednak zawodnicy drużyny czerwonej na Ince, który już uśpiony, jeszcze wybije się, ale zgarnie to zabójstwo Mikwil. No, nie było nam dane dokończyć tego tematu, ale teraz mam nadzieję, że zawodnicy nie będą zaczynać kolejnych walk w najbliższym czasie. Powiem ci szczerze, że Kraken Slayer nie jest tutaj aż takim złym wyborem, przede wszystkim między innymi dlatego, że Malphite po prostu absolutnie planuje wymazać w tym przypadku Jhina i sytuacja się obróciła o 180 stopni. No nie wyszło, niestety. Trochę nie na temat, bo z drugiej strony niestety ten właśnie Malphite, ten najtwardszy właściwie, można by powiedzieć, zawodników w całej grze. I nie wiem, ja nie jestem fanem tego Kraken Slayera tutaj. Znaczy, powiem ci tak, na chwilę obecną, jak
pewnie gdybyśmy sobie teraz prześledzili, oczywiście teraz w trakcie rozgrywki nie ma na to czasu, ale gdybyśmy sobie prześledzili wszystkie buildy, które są takie najczęstsze na Kindred w sezonie 11 albo w presezonie 11, to byśmy zobaczyli najprawdopodobniej Rapid Fire Cannon i tak dalej, i tak dalej. Kraken Slayer jest wyborem, który widocznie Shadow Was uznał za właściwy między innymi przeciwko temu Mordekaiserowi i to jest nadal bardzo mocny przedmiot, ale teleportacja na plecy ze strony Malphite'a. Oj, i bardzo na wyrost zagrana. Próbował odciąć rywali, ale chyba o tym wiedzieli. Faktycznie jest tam czerwony wart, czerwony totem wizji, który również zabezpieczył, aby ta akcja się nie udała. No i Decak niestety ze spaloną teleportacją na darmo. No to prawda, ale zobacz na odnośnie buildów. Zobacz na build Inki. O, oh, No wiesz, to działa na spele. Teraz faktycznie to się prokuje na spelach, więc może jest to jakiś pomysł, ale teleportacja od Arala właśnie na plecy N1, chociaż ten podrzucony i mocno już obity, ale śpi N1, Insek musi się wycofać i praktycznie zbombiony N1. On będzie musiał cofnąć do bazy z pewnością, a Aral teraz jeszcze z flashem, co z pewnością zabezpiecza go przed śmiercią. No i zobaczymy, bo Hadote wcale nie odpuszcza tej akcji i to nie jest głupi pomysł, żeby tam wejść. Jednak nieco przestraszony bardziej Inka, niż faktycznie coś wydarzyło, chociaż Hadote po raz kolejny. No on nie odpuści, on ma naprawdę dużą przewagę złota na Zoe i dużą przewagę przedmiotów również. Powiem ci szczerze, że coś czuję, że to jest dopiero pierwsza część tej walki, bo Malphite nie zamierza odpuszczać, on ma dostępne swoje Unstoppable Force, a to będzie oznaczać tylko jedno, szykujemy się na porządny i fajny team. Oj, z pewnością, ale teraz dwaj dosyć squishy zawodnicy, chociaż już wyłapany w tym momencie Decak, on może być w sporych tarapatach, jednak wchodzi właśnie w Hadotę, który zaraz zostanie prawdopodobnie wykluczony i to się faktycznie udaje. Pozostawiony teraz zabrany właśnie Inka do świata, w którym upadł i upada. Aral cały czas tankuje rywali i ile on może wytankować, to tylko on wie w tym momencie. N1 musi się niestety wycofać wraz z Jakenem. Ostatni pozostali przy życiu. 3-1. No to nie opłacało się dla drużyny Orion Empire. Nie ma nadziei dla drużyny niebieskiej. Dokładnie to teraz widzimy, bo Graves idzie po więcej. On ma tutaj chrapkę na Samirę. Nie będzie mu to dane, ale myślę, że zadowoli się w tym przypadku jak najbardziej Baronem. Przede wszystkim świetna egzekucja ze strony drużyny czerwonej. Widzimy, że absolutnie nie przejęli się tym ultimatem zagranym przez Malphite'a. Wyczekali na swój moment i wtedy uderzyli i uderzyli w najlepszym możliwym momencie. Wydaje mi się, że największym problemem było to, że Hadote został trochę odcięty przez Insekta i zupełnie nie było możliwości, żeby jego drużyna do niego dołączyła. No i skończyło się to naprawdę słabo, chociaż Aras też może zaraz skończyć słabo, bo nie ma wcale dużo punktów zdrowia na swoim koncie. I ten Baron, czy on będzie przerwany, czy w końcu dokończony, bo niski poziom zdrowia już na jego koncie, ale będą próbowali i upada Insekt, upadnie w końcu ten Baron, ale zgarnięty dla drużyny niebieskiej. Co tu się stało? Max Warrior zamknięty w picie, on jeszcze spróbuje powalczyć, wyklucza Jakena, ale co z tego, skoro to niebiescy mają Barona i jedynym jego posiadaczem, jakim jedynym, i jego posiadaczami zdecydowanie pozostaną, bo teraz Hadote jeszcze do tego wykluczony. Ace na konto drużyny Orion Empire. Kto by się tego spodziewał, Kasper? Oni wrócą do tego meczu, zobaczcie, oni wrócili. Baron na trzech osobach, to jest powrót. Ja chyba od dnia dzisiejszego staję się fanboyem drużyny Orion, zamawiam koszuleczkę i lecimy z tematem. Świetny styl w tym przypadku ze strony zawodników Orionu w debiucie w Lidze Gaming i strata, która przed chwilą wynosiła, to było bodajże prawie 10 tysięcy, teraz to już jest tylko niecałe 5. Ale że anyone w końcu odpokutował za te wszystkie śmierci na dolnej alei, czy nawet na górnej, bo takie też mu się zdarzały, odpokutował i podebrał tego Barona. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie tam został popełniony błąd, ale z pewnością gdzieś był. No i Glitchstorm zupełnie się pogubiło i posypało, jak na mych skarach. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że Graves zagrał absolutnie fantastyczną grę. Nasz ugamingowy karciany świrek, 7 zabójstw do zera śmierci. To był świetny rekord do tej pory, ale niestety, kiedy nie jesteś w stanie smajtować w odpowiednim czasie, to nie możemy tego niestety traktować na poważnie. Nieważne, jak świetny mecz byś miał. I w tym najważniejszym momencie niestety ugiął się pod presją i w tym momencie patrzymy na wynik, no w złocie, nie aż tak odległy.
No to na pewno nie był Smite na miarę legendy z Hearthstone'a, bo właśnie od tej gry pochodzi nickname Karcianego Świrka. Gdzieś tam na rozmowach prywatnych mogliśmy się tego dowiedzieć, ale możemy się dowiedzieć, że upada również Insect. No i wyłapany bez większego problemu, ale za to wykluczony przez Mikwila Jaken. No, wykluczony Jaken, ale to jest, wiesz, wymiana supportów, powiedziałbym, całkiem fair, ale pytanie jest takie, czy Graves będzie w stanie zrecallować do bazy, bo z tego co ja widzę, on nie jest w stanie iść pod egzekucję, już zamyka Kindred drogę i to będzie kolejne zabójstwo na konto drużyny niebieskiej. Oj, nie będzie tego taki pewien, chociaż ogromne obrażenie teraz od niego i Lancey Spice wcale nie ratuje życia Kindred. Będzie jeszcze cały czas anyone próbował tańczyć jak do zagrany i udaje mu się zgarnąć tego smacznego shutdowna. No, powiem ci szczerze, wykrakałem w tym momencie troszeczkę nie tak, jak powinienem, bo Graves, no, myślę, że wszystkich fanów drużyny Orionu przeraził na sekundę. Było blisko, żeby on tutaj zrobił 2-0. Ale jak tam się stało, jak to się stało, że Shadow Asylmar, jak tam Lampstreet Spite było chyba jeszcze cały czas stojący. Wyszedł z range'u bodajże swojego ultimate'a i efekt ultimate'a bodajże był na końcówce, nie jestem ci w stanie teraz powiedzieć, ale prawie jestem pewien, że wyszedł ze swojego ultimate'a i efekt był na końcówce, plus ten heal nie był w stanie go po prostu uratować. Ale pajacerka. No niestety, unlucky, zdarza się, nawet najlepszym, po których myślę, że na semiproscenie Shadow z pewnością mógłby się zaliczać, a nawet powiedziałbym, że się zalicza, ale zaliczyć to mogą dusze smoka piekielnego zawodnicy Gliestormu, bo 3 smoki na ich koncie, no i ta walka będzie na pewno bardzo, bardzo ważna. Oni muszą wziąć tą duszę. To jest punkt, w którym oni są w stanie wygrać ten mecz przede wszystkim. Mordekaiser będzie o wiele bardziej tankowaty, ale może o tym za chwilę. Oj, nietrafiony jeszcze ultimate od Malphite, tam anyone na resztkach zdrowia jeszcze blokuje ostatni strzał z ultimate'a Jhina i będzie połkował rywali Jaken, chociaż teraz Kindred pójdzie z pewnością spać Shadowlands, zaraz może jej umrzeć i faktycznie to się dzieje, będzie próbował zonować rywali Malphite, ale to się nie udaje, Inkar również upada, anyone wykluczył gdzieś tam na backlane'ie Hadotę, to się udało, to się mogło podobać, ale co z tego, skoro już podejmowany smog przez drużynę czerwoną, no i to jest soul dla Gliestormu, oni mimo, że pozwolili rywalom złapać na chwilę za ster tej gry, no to już go wyrywają i myślę, że Jaken również może zaraz upaść. Będzie uciekać pod swoją wieżę, ale nie wiem, czy będzie w stanie przeżyć, zwłaszcza, że Pantheon z Blue Buffem po niego idzie, powiem ci, że to jest straszne, ale zobacz, jest Malphite, oni chcą uratować życie swojego supporta, to jest prawdziwy team, oni nie oddają nikogo w ręce przeciwnika, będą walczyć nawet o tego biednego 1-7 supporta. Jakie ratować? Oni idą rozgromić rywali, anyone zgarnia już pierwsze zabójstwo, Aras w swoim wymiarze będzie próbował wykluczyć Decaka, tak, faktycznie, i to się udaje, anyone musi się wycofać i wykluczony Aras, świetne skillshoty od Jakena, no te obrażenia zaczynają być naprawdę, naprawdę duże. I jeszcze teleportacja! Boże, Inka, lecisz na plecy rywala! Będzie próbował Shadow Ass, jednak Karciany Świerek, naprawdę ogromne obrażenia, ogromne również shield, ale wykluczony już. N1 zgarnia kolejne zabójstwo na swoje konto i tak już chwaliłem Gliestorm, a takie błędy! No, błędy się zdarzają, ale przede wszystkim chciałem poruszyć ten temat. Ta dusza dla tych zawodników wcale nie będzie aż tak dobra, jakby się mogła wydawać. Okej, zawsze to jest potężna dusza, która jednak no daje te potężne wybuchy, ale nadal, jeżeli ta gra się sprowadzi do Eldera i to drużyna niebieska ją weźmie, to oni będą faworytami do wygrania tej rozgrywki. I na ten moment powiem ci szczerze, że nie jestem w stanie ci wskazać faworyta, bo mamy 30 minutę, różnica to jest 5000 i mecz jest bardzo, ale to bardzo emocjonujący. Powiem ci tak, uciekasz na 4,5 minuty do przodu, a za niecałe pół minuty mamy Barona, który też może mocno decydować o losach tej gry. No, powiem ci nawet więcej, że będzie on zdecydowanie decydował, ale zobacz, drużyna niebieska. Udało im się zgarnąć, powiedziałbym, Lucky Barona ostatnim razem. Teraz są w stanie walczyć jak najbardziej tą piątką o wzięcie tego Barona. Jeden dobry engage od Decaka i to może być koniec snów drużyny czerwonej o wygraniu tego meczu. Oj, ale nie zapominajmy o tym, że Hadotę już się pokazywał gdzieś tam przy przepychankach na obiektywach, że może wysadzić właśnie jednego z rywali, ale tym razem nie trafione. Niestety jak nie upadnie. Teleportacja ze strony Malphite'a. Rzucane te bąbelki i właściwie, no nie wiem, czy Decak troszeczkę nie intuje, bo już spotkał właśnie mi chwila, ten robił te obrażenia, tylko że ich cały czas brakuje, jednak Malphite to Malphite. Ogrom ilości armorów nie pozwala, by Mikfil go wykluczył, jednak mimo wszystko mocno obity. Teraz Kurtyna społkuje rywali i wykluczony N1?
To będzie Baron oddany za darmo. Drużyna niebieska musi stąd uciekać, ale czy będą w stanie? To jest to pytanie. Najprawdopodobniej tak. To jest Baron oddany za darmo i to będzie bardzo potężny zastrzyk gotówki ponownie dla drużyny czerwonej, chyba że coś się zmieni. Oj, zobacz, że wcale Orion Empire nie będzie tego tak wcale oddawać, chociaż Hadotę już zabiera do siebie Shadowasa. Będą musieli uciekać zdecydowanie zawodnicy drużyny niebieskiej. Oni muszą się wycofać. Jednak czy Glitchstorm będzie chciał to pchać? Będą chcieli zgarnąć Inhibitor, czy jednak zdecydują się na jakiś reset? Inhibitor i najprawdopodobniej potem reset. Zobacz, teraz zagrany ultimate ze strony Xerafa, ogromne obrażenia. Ale ogromne obrażenia również od Bigfila i wysadzony. Samo Q. Koniec. Samo end of the line plus auto-atak i wysadzasz Yakena. Przecież te obrażenia są naprawdę, naprawdę ogromne. Ale co się dziwić, jeśli tak świetna zagrana gra przez Bigfila i Glitchstorm faktycznie może kusić się o koniec tej rozgrywki. Mimo, że trzech rywali cały czas stoi. Zaraz staje również i Shadowlass. Pędzi do przodu Malafaid i podbija trzech rywali. Upada już Arals. Insekt ledwo uchodzi z życiem. Ale Max Warrior do przodu. On mimo tego, że jego drużyna już daleko z tyłu, już z recallami klikniętymi, no to on próbował zgarnąć jeszcze jakiś dodatkowy auto-atak. To jest typowy Max Warrior, tak? Jednak stara się zgarnąć auto-atak wtedy, nawet kiedy wydaje się, że nie może, ale ostatecznie sytuacja, no, dwóch za jednego, albo raczej jeden za jedno, bo Xerath został wykluczony jeszcze wcześniej, faworyzuje drużynę niebieską, dlatego że są w stanie jeszcze w ogóle pozostać przy życiu i zostają dwie minuty do Eldara. I powiem ci tyle, jeżeli drużyna niebieska weźmie tego Eldara, to ja nie wiem, co ja zrobię. Naprawdę. No, może nie mów, co zrobisz, bo jeszcze może się tak stać. Tak jak może się stać, że pewna gierka, pewna drużyna zgarnie drugie zwycięstwo w swojej lidze, Sportology konkretnie, i jeden z casterów będzie musiał walnąć śmigło. Więc nie możesz się wiązać takimi umowami, bo później głupio to wychodzi. No, nie będę się wiązać takimi umowami, ale zobaczymy, co zrobi teraz drużyna czerwona. Inhibitor na środkowej alejce wzięty. Inhibitor na dolnej ani górnej jeszcze nie, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Minuta 20 do moim zdaniem najważniejszej walki w tym spotkaniu. Oj, i jest maćkowanie, próba Maćka na Hadotę, który faktycznie może się na niego nabrać z pewnością. Oj. Tylko przeskoczenie zamieniony. Jakby sobie doskonale o tym zdawał sprawę Mikfil wraz z Insektem. Jednak nie tym razem. Mikfil pozostawiony na dolnej alei, a za niecałą minutę wstaje właśnie ten starszy smok, starsze wzmocnienie. Jednak cały czas oni są na plecach leśnika drużyny czerwonej. Jest cały czas napięcie. Ktoś się może udać. Napięcie kroić właśnie nożem. I już wyłapany Mikfil, czy uda się to przeżyć? Na pewno nie jemu. Już wysadzony karciany świrek w tym momencie. Inka, rób ten DPS. Lampshade Spider ratuje życie aż dwóm osobom w tym momencie. Świetny pokaz ostatecznej umiejętności od Shadowlassa. Teleportacja pod Nexus i na pewno nie pozwolą na żadne recole. Pędzi już Insekt, przerywa te recole jak najdłużej może. Arals cały czas bije wieżę od Nexusa. Upada już Insekt, upada również zaraz Max Warrior. Flashuje do tyłu, ale to na pewno się nie uda. Jest Yaken, który broni ostatecznie ostatni budowli chroniącej Nexus w tym momencie, ale Hadotę już w bazie przeciwnika. Pędzi za to Malphite. On na pewno na to nie pozwoli, aby skończyć tę grę. Arals teraz z próbą, jednak zagrana Zonia i on z pewnością nic z tego więcej nie zgarnie, chociaż może jeszcze nie, upada ostatecznie, a Hadotę pozostawiony sam, chociaż dołącza w końcu do niego Max Warrior, który zgarnia zabójstwo i mogą zgarnąć również i wieżę ostatnią od Nexusa. Glitchstorm pędzi po wygraną, pędzi po zwycięstwo i pędzą po prawdopodobnie kolejne fragi, których na pewno będzie jeszcze parę i to się udaje. Glitchstorm tym backdoorem wygrywa grę. Co za backdoor ze strony Aralsa w tym przypadku. Po prostu samodzielnie wygrywa grę swojej drużynie. I jasne, to był w tym przypadku Malphait, który robił bardzo dużo dla drużyny niebieskiej, ale ostatecznie to Max Warrior i spółka wygrywają to spotkanie i dzięki temu zgarniają swoje piąte zwycięstwo. Okej, okay, uwaga, mocny statement. Ja wiem, że wszyscy byśmy zobaczyli statystyki. Max Warrior, świetnie, fajne statystyki, 14-3-10, ale dobrze zagrał. Ale ja idę w stronę Mikfila jako MVP spotkania. Co powiesz? To jest bardzo mocny statement. Ja ci powiem tak. Zgadzam się. Jestem się w stanie zgodzić. Dajemy Max Warriorowi bardzo dużo atencji, którą oczywiście zasługuje poniekąd, zagrał świetny mecz, powiem nawet więcej, wybitny mecz, ale w tym przypadku zgodzę się,
odnośnie McPhila i odnośnie tego, co on zrobił, bo ja jestem pod absolutnym wrażeniem tego, jak ostatecznie rozegrał całą rozgrywkę. To znaczy, ja generalnie pod względem drużynowym, po Glitchstormie bym się zupełnie tego nie spodziewał. Był klasyczek rozgrywany, można śmiało powiedzieć. Granie wokół bota, tylko że zobacz, że Shadow was zupełnie to odpuścił. On nie spodziewał się, że jednak mimo wszystko można było coś powalczyć. On to odpuścił, on gdzieś tam się skierował do górnego lasu. McPhill nie dość, że zgarnął jego dwa kampy, to jeszcze gdzieś tam kusił się o naprawdę wypchnięcie rywali z linii i właściwie te ten pierwszy recall, zmuszony N1 do niego, myślę, że zadecydował o losach tej gry bardzo, bardzo mocno. No właśnie, na takie momenty czekamy w Lidzeł Gaming, żeby takie backdory, takie mecze, w których łącznie doświadczyliśmy tutaj ponad 60 zabójstw, ba, nawet ponad 70, nie, ponad 60, moja matematyka jak zwykle beznadziejna, ale to nie jest ważne w tym przypadku. To, co jest ważne, to to, że drużyna Glitchstorm pokonała drużynę Orionu i zgarnęli swoje piąte zwycięstwo w Lidzeł Gaming. Czyli 5-3. Czyli plasują się na takim, można by powiedzieć, drugim oczku z najlepszych drużyn, no bo z pewnością mamy wyniki 6-2, a dalej jest już tylko oczywiście 5-3 w tym momencie, bo taka ilość spotkań rozgrywana na bieżąco. Więc będą się plasować prawdopodobnie właśnie jeszcze w tym top 6, tak? Takim, nawet top 7 myślę, i właśnie w tym drugim oczku najlepszych drużyn. Jak najbardziej. Jak najbardziej i powiem ci nawet więcej, dziękuję ci, że mogliśmy skomentować to spotkanie, bo to był zaszczyt, żeby móc skomentować tak świetne spotkanie. Warto było czekać. No, warto było czekać zdecydowanie, a wy drodzy widzowie będziecie troszeczkę musieli jeszcze poczekać na następne spotkanie w Lidzeł Gaming, bo my się już z wami żegnamy. Prawda, Ikar? No niestety, gdzieś tam nie mamy drugiego meczu jeszcze od 21:00 i faktycznie się żegnamy. Było super, super meczek, mam nadzieję, że Kast również się podobał. Ja bym nie pytał, bo możesz się zawieść. No dobra, przepraszam. Nie, no żartuję, oczywiście jak najbardziej się podobał, prawda? Więc w takim razie kończymy na dzisiejszy wieczór. Tak jak napisał Barto, masny był nasz kaścik, więc no, skoro był masny, to był masny. Masny był też meczek, no proste. Dobra. Czy coś chcesz Kasper dodać jeszcze? No właśnie tak. Dobrze. Chciałbym, ale... Skończę. Tak. Ale skończmy już. Dobrze, w takim razie ja tobie dziękuję bardzo, że mogliśmy skomentować ten mecz. A wy, drodzy widzowie, zapraszamy już na niedługo na kolejne transmisje Ligi U Gaming. Zapraszamy na naszego Facebooka, Twittera i wszystkie inne social media, jakie w tym momencie posiadamy. Dla was mecz skomentowali Kasper Kasperski-Gutkowski i... Igor Łypian. Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie. Narka.